Pokaż mi to. Potrzebuję jakości. Powiedziałem, potrzebuję jakości. Do jakości. Odśwież mnie i pokaż jakości. O, boy, są wszystkie, co trzeba. Święto. Nie, no serio, nie będę kłamał, jestem kompletnie zdumiony. Generalnie ostatnio, jeżeli chodzi o jakości, to jakoś jest dziwnie, żeby nie rzec wręcz zaskakująco dobrze. I tak, wiem, to są słowa, których się nie mówi, bo potem się narzeka na to, że się jej powiedziało. Na pewno nie może być tak źle, prawda? Spoiler, już jutro na Battle Networkach. Czemu te jakości nie wchodzą? Jeżeli spodziewać się czegokolwiek innego. Cóż, powiem tak, ja się nie spodziewam. Fajnie skończyłem tłumaczenie instrukcji. Gratuluję, cześć, tak sobie tego. Aż taka długa, bo czy aż taka trudna, czy jaki diabeł, czy Sebastianie? Jakby się ktoś pytał, dlaczego streamy zaczynam na ekranie głównym Switcha, to powód jest bardzo prosty i prozaiczny. Zazwyczaj grę mi zepsuje w takim momencie, że jak tylko ją wczytam, to fabuła idzie do przodu, więc chcę zaczekać, aż przynajmniej ludzie się pojawią. A jednocześnie chcę zacząć streamę na tyle wcześnie, żeby móc ogarnąć jakieś rzeczy, nie rzeczy. Powiedzcie mi tylko jedną szybką rzecz, czy wszystko słychać jak należy. Bo coś ostatnio przedstawiałem w OBS-ie i wolę się upewnić, czy nic się kompletnie nie skupało. Tak, przy okazji widać całą moją kolekcję gier na Switcha, jaką mam. Znaczy, nie, przepraszam. Nie całą. Bo gdzieś tam jeszcze mi Oninaki siedzi w grach, które kupiłem, ale których obecnie nie mam ściągniętych. Zapominam cały czas, że to nie pokazuje gier, których nie mam zainstalowanych obecnie. To co? Mega Man X7. Nie. Nie będę robił sobie aż takiego masochizmu. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, to że ze tego, że ostatnio trochę regularnie streamuję, a resztę wymagań już miałem spełnioną jakieś 100 lat temu, to załapałem na affiliate'a Twitchowego. Mam nadzieję, że nie będzie spało reklamami co chwilę. Jak tak, to będę musiał coś pogrzebać, bo jeszcze aż tak bardzo nie sprawdzałem generalnie co i jak. Ale generalnie jestem ten stowarzyszony, że tak to ujmę. Mówię, jeżeli coś tam by nie działało, źle działało, albo coś, to dajcie mi znać, to będę kombinował. A ja sobie pozwolę jeszcze tylko wrócić do gry. Ostatnio to byliśmy w Flame i Manuela? Okej. Okay. Przed rycerzem śmierci w pierdolu i zniszczenia. Feldek wreszcie może się pochwalić, że robi coś dobrze. A ja muszę chyba wyłączyć się Facebooka. Chciałem złapać tego zderza śmieci, żeby dał mi jeszcze więcej pieczęci. Jakbyśmy zaczekali, to by i tak uciekli. Tak, Setefowi na pewno się informacje przydadzą, biorąc pod uwagę, że jest bardzo spięty całą sytuacją. Nie była tam jeszcze jakaś inna dziewczyna. Oprócz Flame i bodaj Manueli. Protagonistka przejawiająca sobie emocje? Nie może być. Kompletne szaleństwo.
Z innych ciekawych rzeczy kupiłem sobie Strikersów. Póki co gra się całkiem dobrze, ale nie powiem, żebym był jakoś specjalnie przyzwyczajony do Musou, więc jest to dla mnie coś trochę nowego jednak. To jest dobre pytanie, czy on właśnie go zadali? Megami Saitan no Gide, Sugata o Kesta Kamen no Kishi ga, Konkai no Jikkouhan, Tsumari, Shinigami Kishi datta. Soshite Moromoro no Jokyo o Fumaereba, Yatsu no Shoutai wa, i to bezpiecznie możemy założyć. Sato nite machigai nakaro. Sarani, Entei to yobareru nazo no jinbutsu. No i ja korzystam z tego, że trochę tam kasy mam oszczędzone i relatywnie niedługo jest wypłata, więc stwierdziłem, że czemu nie. Właśnie chciałem pytać, czy ona ma jakąś specjalną krew, czy co? Albo nasi przeciwnicy są po prostu wampiry. お兄様。フレン。お前なぜここに。あ、いたんにまる。安静にしていなければダメではないか。私嫌です。私人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まれば。あ、にまるでしたっけ、しパトマートちっちゃいし、じゃあもうスポットポジ。じゃあ。ちょっとたくわとに似合わ。 見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大衆動員にいた方が安全だと思いますの。それはそうかもしれんが。 A to swoją drogą, nie chciałem jeszcze się otoczepiać. Że kony cię. Mam mieć nową uczennicę? Czy nie, święty plom. Plomysł albo pan. I na pewno Setef się zgodzi i będzie szczęśliwy. なるほど。そうかもしれんな。私は立場上、これまで君を厳しく評してきた。しかし、君を頼もしく思っている。どうだろう。フレンのことを頼めないか。Jasne。ちゃんもね。 Więcej już w moim domu, tym lepiej. W ten sposób, jasne. To się w sumie nie dziwię w takim razie. Aczkolwiek też w takiej sytuacji bym się chyba dogadał z osobą, której udzielam korku, żeby przelew puszczała, nie płaciła gotówce. Monika? Tylko Monika? Pa 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 da, pa pa da, pa 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 da, pa pa da, pa 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 da, pa 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 pa. Nie wiem, czy po prostu miałem jakieś takie przeczucie, flashbacki czy coś, ale przed streamem sobie z jakiegoś powodu zacząłem nucić motyw Doki Doki. I fakt, że ta dziewczyna nazywa się Monika, to jest takie... Monika też chce dołączyć do naszego domu? Wspaniale. Coraz więcej osób. A w przyszłym miesiącu najważniejsze eventy naszej szkolnej kariery. A przez przyszły miesiąc mam na myśli na tym streamie. Czemu nie ma karaoke za punkty? Jeszcze nie ustawiałem rzeczy za punkty. Będę czy później typu ustawiam. Cześć, Sylwia. Dyki nie załapałeś się, ale akurat jak powiedzieli Monika, to zacząłem nucić Doki Doki. Czyli będzie. Tego nie obiecuję.
Zwłaszcza, że czasem się łapię na tym, że zamiast mówić normalnie, to chrypie. Więc jak zacząłbym śpiewać, to pewnie wyszłoby jeszcze gorzej. Strzelam, że będziesz nas oglądać. Nie będzie nas oglądać, doskonale. それよりも気になるのは何者かが降りたんじゃないかってことだよ。女神祭壇の儀以降、ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。 Niepokoi mnie odrobinę, że... nie wiem. Raczej nie. Zwłaszcza, że mam dużo rzeczy, które muszę ugrywać ze Stajkersami na czele! Gerard mówi nam, że powinniśmy przeszukać jego pokój. Złota zasada jest taka. To jest jedna z najlepszych flag śmierci, jakie można postawić, więc dobra robota, Gerard. Jasne, jak coś to przeszukam. Sonna magao de unazuku natte. Manichi no hanashi da, manichi no. Ie, omae ga magao na no wa itsumo dori ka. Jestem pewien, że Geraltowi nic się nigdy nie stanie. Przysięgam, że tak nie będzie. Ukraśnika jest. メシオンピベルね。天に轟く声で飛龍の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去っていく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。 Jeszcze nie do tego stopnia, żeby śnieżyło jak u nas za oknem, ale jesteśmy coraz bliżej. Generalnie ten miesiąc będzie się sprawdzał do tego, że przygotowujemy się do największego szkolnego eventu w postaci walki w Orła i... Boże... Odwaj 2? Dobrze pamiętam. Chyba. Jak źle pamiętam, to zaraz nas bardzo intensywnie będą prawiać, bo będą nam o tym przypominać na każdym kroku. Tak, Odwaj 2. Ależ oczywiście. Z nazwy tak. Ależ to wy mi opowiecie. 私が知っていることを今のうちに話しておくわね。グロンダーズ呪術戦は言ってしまえば毎年恒例の大規模な学級対抗戦よ。Jest to taka potyczka podobna do tej, którą mieliśmy wcześniej, z tą drobną różnicą, że oprócz uczniów będą też w niej uczestniczyć w inni ludzie. Nie będzie to oczywiście na śmierć i życie, tak? No bo bijemy się w ramach uczenia się. Ale nikt nie powiedział, że będzie miał wszystko łatwo. Manuela i Hanneman nie będą uczestniczyć. Czego Manuela z powodu odniesionych szkód ostatnim razem? A Hanneman stwierdził, że jak Manuela nie, to on też nie. Więc logiczne, że my też powinniśmy nic nie robić. Czy będą jakieś rzeczy za punkty kanału? Jak tylko coś wymyślę, to jasne. Póki co to jest bardziej takie, że dostałem i muszę to wszystko ogarnąć. Bardziej niż cokolwiek innego, bo... Nie myślałem o tym aż tak bardzo, szczerze mówiąc, jeszcze. Karaoke będzie. Na pewno to się źle nie skończy, przysięgam. あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節
私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもん。たくたくマドローラ、gadaj sobie jeszcze。あ、当たり前じゃ、ポジョンとこやじゃ、とこやったもんね、パダ。あら、あんまり油断しているようだと、私の学級が簡単に勝ってしまうわよ。生徒に教えるべきことはすべて教えて。あ、ちょ、タイムアウト5から5分。Co ja, Krystian? Nie będę taki. Zresztą u mnie zazwyczaj nie ma aż tak bardzo powodów do timeoutów. Z podkreśleniem aż tak. No dobra. Zobaczmy, co my właściwie teraz mamy. Widzę, że mamy na pewno 3 paralogi z tego... Wydaje mi się, że to były paralogi. Dużo rzeczy ogólnie będzie do robienia i parę supportów też mamy. Przez parę mam na myśli parę więcej niż myślałem. Za każdym razem, kiedy słyszę ten śmiech, to jedna szara komórka w mojej głowie umiera. Zazwyczaj, jeżeli... coś, co jest do jedzenia albo do picia jest tęczowe, to nie kończy się dobrze. Chwilę później. Znaczy, Konstans nie należy teoretycznie do naszego domu, tak? Chciałbym o tym przypomnieć. Ona teoretycznie należy do domu popielnych wilków z otchłani. A jest ona tylko dlatego, że stwierdzenia, że czemu nie. Tak. Powtórzę to, co mówiłem już wielokrotnie, że w głównej kampanii z DLC-kami jeszcze nie przychodziłem tak naprawdę. A delegat nie bawi się w jakieś rzeczy estetyczne. Konstance, sore yori, watashi wa shiritai koto ga aru no. Shiritai koto desu no? Tęczowa herbata nie jest ważną rzeczą. Ie. Osoraku wa Nubere ke ga daidai hitoku shite kita shinjitsu yo. Moshi subete o hanasu ki ni nattara, koko ni mou ichido kite chōdai. To jeszcze nie czas. Moushiwake nai keredo. Nie wiem, czy później się dowiemy. Albo i nie! Wiecie, ja widziałem, że Ferdinand ma 17 level. Ferdinand, co? Jesus. I będzie to robił więcej. Kizok
Czy on znowu go zacznie wychwalać na śmierć? Wow! Migasanzo! Tak to jest, jak się nie wydawia kondychy. Sa, Rinhardo, kamnę stamaj. Co to? Otagaj, jasmanaj. Nasakenaj na. No może nie jest nim aż tak dziecko, Fredek też jest lekko. Sore ni shitemo, kimi wa igai to hayaku hashireru no da ne. Hon o yonde bakari de karada ga namatte iru to omotteita ga. Kono watashi ga oitsukenai to wa na. Jak na ciągu go śpiewa. Nigete bakari datta shi ne. Sore de ashi ga hayaku natta no kono. Na pewno tak działa. Dakedo kimi no kyakuryoku mo taishita mono datta yo. Sasuga, kitaete iru kizoku wa chigau. 久しぶりに本気で走ったし、なんだか気分がいいな。そうか。今日のところはこの逃走劇を君の鍛錬ということにしておいてやろう。Czyżby Fredek chciał oddać spokój? Tak łatwo? さて、私はもう少し走り込むよ。次こそ君に追いつけるようになるためにな。これだけ走った後に？なぜ一チャンクラドボト？本当に君はいつも全力なんだね。Niech też uważają, że to jest etyczne. 全力のどこが悪いというのだ。悪くなんてないよ。君を見ると心からそう思える。Tak, jak powiedzmy, że jest to w miarę naturalne, to jeszcze powiedzmy jakoś to wygląda. Dużo gorzej jest, jak na przykład mamy, nie wiem, jaskrawo niebieskie oczy i jaskrawo niebieskie włosy, bo wtedy dziwnie. Albo, broń Boże, czerwone oczy. I czerwone włosy. Ferdynand to człowiek wielu talentów. こうして食べられるものになるまで幾度となく失敗したさ。それもこれも君の謎かけを解くため。君が私を嫌う理由を知るためなのだ。なんでか聞いても構いません？いいとも。君は私をミツバチと言った。ミツバチはすぐ Jestem pewien, że to ta dokładnie to miała na myśli. つまり、安定した財産と家を持ち。努力する貴族なのだと私は考えた。ならば、何も持たないところから何かを始めれば、君も見直すのではないか、そう思ったのだ。何も持たざる君が歌姫となったようにね。何も持たないところから？どういう意味かしら？よくぞ聞いてくれた、ドロテア。この焼き菓子、材料から何から全てを。私はこの腕一本で揃えた。材料って粉や砂糖とか？あ、粉は畑仕事を手伝う報酬として、砂糖などは商人の荷を運んで。あ、それはとてもいいです。もしかして一人で？もちろんだとも。厨房の雑用を請け負う代わりに夜に使わせてもらってな。本当に？さすがに信じられ。あら？Ej, no jak na Ferdynanda, to i tak sporo. Kasi o jak toki ni yakedo shite shimatta no da. Nani? Kono teido sugu naoru. Nie będę pytał, jak Dorotka to widzi, kiedy Fredek ma na rękach rękawiczki. No, machi tamae. Mada yakigashi ga. Ale kim ja jestem, żeby się kłócić? Ora. Kore de daijoubu desu yo, Feru-kun. Kizoku-sama wa karada mo daiji ni shinai to. また貴族様とは。いや、今回はいつものような。オピニア poszła chociaż o tyle do góry。分かっちゃった。ちょっとだけ見直しましたし。見直した？そうか。ようやく分かってくれたのだね。何しろ。ねえ、wydaje się。ちょっとだけだから。蜜蜂の意味も間違ってます。あなたは。
今もミツバチに見えるわね。それじゃ一体何だというのだ。I Ferdynand już nigdy się nie dowie, o co chodziło. Dużo fabuły. Tak naprawdę tylko tyle, że Flame dołączyła do naszego domu razem z Moniką z Doki Doki. Więc wszystko jest okej. Okay. Shinji, in before, kiedy wykrzyknij Dean? Bernadette, to nic nie zabijasz, jeszcze. Ale mów dalej takie rzeczy, to się pokłócimy. Kiedy wykrzyknij Shinji? Zależy, co miałoby się znaleźć pod wykrzyknik Shinji. Watashi ne, zutto anata no koto ki ni notteta no yo. Watashi to nakayoku shitai kedo, otousama ga tte itteta koto aru desho? A było coś takiego, że a, mój ojciec się nie zgodzi. A. Nani ka iya na omoide demo aru no? Watashi ni hanaseru kashira? Sono. Koko ni wa anata no otousama wa inai wa. Daijoubu.だから、教えて。うん。じゃあ、話すね、ドロテアさん。私、両親から平民なんかと戦っちゃいけないってしつけられたの。スパニアは。平民なんて、ゴミだ、虫けらだ。お前に取り入ろうとしたら、踏み潰してやるって。ジーザス。ゴミ？虫けら？でもね、私昔こっそり平民の男の子と友達になったの。それがお父様に気づかれて、次の日。Chłopak wziął i zniknął, co nie? Sam z siebie. 姿を消してた。半殺しの目に遭ったとか、もう命はないとか噂が広まって、私一人ぼっちに。それ以来、私は。To tak jakbyście myśleli, że bycie w tych wyższych sferach jest super fajne i w ogóle. Nie, nie jest. Zwłaszcza w świecie Fire Emblema. ベルちゃん、もしあなたのお父様が私を半殺しにしようとしたって、返り討ちにしてやるわ。返り討ち？冗談じゃないのよ。歌姫をやってた頃には何度も恐ろしい目に遭ってきたんだから。私をさらおうとしたり、殺して自分のものにしようとしたり。私はラッキーおじちゃん。とんでもない男たちが数え切れないくらい私の前に現れたわ。そのたびに返り討ちを。すごいね、ドロテアさん。だから大丈夫。仲良く二人で頑張っていきましょう。私頑張る。頑張りたい。Niech oni wszyscy na terapię pójdą. Tutaj terapia nie pomoże. Tutaj chyba trzeba czegoś więcej.Niż tylko zwykłej terapii. Znaczy nie uciekła. To jest postęp. お許しください。しかし素晴らしい作品でした。時に笑い、時に涙し、
困難を乗り越えて心身ともに成長していく主役の少女、それを見守る視点から手記に記す文体で、とても斬新な切り口の物語でした。褒められてる。この人もなかなか分かってるね。中でも少女の七転八倒の活躍が秀逸で、読み進めるごとに驚きがありました。常日頃から七転八倒している作者様ならではの面白い描写だと思います。七転八倒？不思議な褒め言葉だな。Zapewne ktoś, kto przeczytał twoją książkę. Co to jest? Belle no kaita no ma konna ni jikkuri to yonde. Gdybyś tylko się martwiła o to, że ktoś wcześniej. Błagam, powiedz się, że jego tu nie ma, żeby to usłyszał. Czek co? あなたの本の愛読者、シルバン。いざ、ベンジェ。シルバンさん、なんですと？musi to być na pewno wspaniała osoba. I wonder where this one is going. シルバンさん、いつからそこに？いや、俺はその物語に恋をしちまってね。どうしても作者に思いを伝えたかったんだ。Ale będzie spierdalando. 続きを書いてくれるかい？それに俺と茶でも飲みながら本の話を。騙し討ちとはやりますね。もういやだ。もういやじゃ、będzie spierdalando。Sylwek nie ma lekkiego życia. Bonk. Takiego, że się idzie do chodni jaila. Dylematy. Czas eksplorować. Kono shūdōin. Angai anzen dewa nai no kamoshiren no. A to niebezpieczne. Nani shiro, kyōshi no naka ni teki ga hairikonda otta kanōsei ga takai nja. Oka ni mo oru ya mo. Właśnie, a no Tomasz to kaju ziga jasi to mono ziaga. Bo sobo kościelny klecha to teraz podejrzany? Hej, w sumie. Ona może mieć rację. Nie, że szkolową. Nie wiem, widziałem ją dosłownie przez chwilę na kascence. Cóż, nie znałem jej wcześniej. Ale to rzeczywiście brzmi trochę dziwnie. Nie, mówiła, że bardzo chce się przenieść do naszego domu. To na pewno. A skoro już tu jesteśmy. Ale będzie wygrywanko. Petra, wierzę w ciebie. Zero, by the way. O nie! Dobra próba, Maryśka. O, Ignacy już za 4. Robimy postępy. Czemu Marian tej dali? Czy ona nie miała talentu w mieczach? Albo przynajmniej ukrytego talentu w mieczach? Okej, tutaj muszę zastosować wyższą matematykę. 14,28... Czyli potrzebujesz 3 tur. On w 2 mi zada 16, możemy się bić. I kryt na trzeciej. Mógł wejść wcześniej, ale już nie będę narzekał. Dimitri naklepany. Tego chyba nie wygram. Bo z tego co pamiętam, był limit 3 rzutów.
A nie ma szans na kryta nawet. God damn it. God damn it, Claude. Chociaż... Nie, nieważne. Halo? Ostatnio dziwne rzeczy się dzieją mi z kontrolerami i zaczynam się o to martwić. Oh boy! Tego mogę już nie wygrać! On mnie zabija w 3 tury, ja go zabijam w 4. I żadna z nas nie ma szans na kryta. Więc jedyne, co może mnie uratować w tej chwili, to... pudło. Czas na zabawę. Ha-ha! Mówiłem, że mnie może uratować pudło, a nie jego. Spieprzej, Felix. Chuju. Zakonendo, jukue fume ni natte ita josei tomo mitsukatta sou da ne. Soshite sono kawari ni kenjutsu chiha. Jelica zniknął. Ciekawe dlaczego. Motomoto kare no shutsuji ni wa nanika to ayashii ten ga ooku. Sono touyou ni wa hantai suru mono mo ookatta nda. Ah, nie oszukujmy się. Turnieje miecza, w których bierze udział Felix, są raczej do wygrania, jeżeli jesteśmy bardzo mocno przelevelowani. Albo jeżeli sami mamy Felixa. Albo jeżeli mamy szczęście. Czy mogę to podnieść? Tak. List kogoś, kto jest powiązany z Leo. Jest inna szedł do Monika. Pa. Na pewno ci się uda pod moim przewodnictwem. Ja również. Jestem pewien, że nasza współpraca będzie się układała bardzo porządnie. Oczywiście, że wygram, to w ogóle pytanie. Nie ma w ogóle innej opcji. Dobra, mam dwie rzeczy, które chcę załatwić bardziej niż mniej pilnie. Jedną z nich jest pójście tu na chwilę. Nie ma chyba rzeczy, żeby oddać Ance. Nie mam, right? No nie, to są... To jest nowy quest. A nie, wiesz, przecież te questy automatycznie się kompletują. Zawsze zapominam o tym. Jezu Chryste. Czy jest to coś jeszcze? Nie. Ej, zgadnijcie co? Lubicie łowić rybki? Mam nadzieję, że tak. Dobra. Na pewno chcę to. Na pewno chcę to. Zobaczę, co on ma jako prezenty. Okej, tutaj nie. Okej, co my tu jeszcze mamy? Coś dla kogoś umie w... łuki. Nowe questy. Pobić bandytów. Coś czuję, że z robieniem questów teraz może być problem, jak mam paralogii do robienia. Paralogii też nam zużywają w czas. Cześć, Lawrence.
父もかつてここの士官学校に在籍していて、呪術師戦では見事勝利したそうだ。未だにそれが自慢らしくて、ね、そうですね。まあそれだけ名誉なことなんだろうな。Nie powinniśmy chyba. Zgaduję, że nie możemy. Yep, nie możemy. Charyzma Reason, czyli raczej nie rzeczy, które mamy. Coś tu leży. Nie, dobra, trzeba mieć priorytety. Jak już mamy rybki. Chyba wiem, co w tym miesiącu jest. Chyba wiem, co tutaj się odczynia. Turniej w łowienie rybek. それだけだ。魚が釣れたらフレンに見せるんだな。頼みがある。はあ、けなね。Mam nadzieję, że lubicie łowić ryby. To jedyne, co chciałbym powiedzieć. Pięćdziesiąt sztuk. Jedyne 50. To jak ja to ostatnio mówiłem? Czas na kolejną sesję Q&A? A to, że Flynn jest fanatyczką wędkarstwa, to już zupełnie inna sprawa. Aż można nie tyle wędkarstwa, co samych ryb. O, cóż za wspaniała ryba. Problem polega na tym, że łowienie na turniejowe przynęty nie daje nam renomy profesorskiej, więc efektywnie będę po prostu czekał, aż znajdę jakąś dobrą rybę do słowienia. Perfekt. Dwuje... A nie, daje, tylko musimy ewidentnie sensownie ją zrobić. Jeśli śpisz. Wyjątkowo nie. Wczoraj miałem bardzo mocne spanie, ale dzisiaj jakoś na szczęście nie. Mógłbym trafiać. Dobra, duży karp. Jeżeli chcecie zadawać inne pytanie klasyczne, krystianowe, to lepiej tego nie róbcie. Za wolno. Good. Mała rybcia. Nie, słuchajcie, mamy tylko 100 przynęt. Chwilę tutaj spędzimy, więc... Naprawdę. Nie przejmujcie się. Możecie pytać, o co wam się żywnie podoba. Zwłaszcza, że jak widać, jeżeli perfektujemy, to ta renoma nam jednak odrobinę podskakuje. Dałby się Bola Helenowi. Plan jest taki, że wolałbym się z nim w końcu nie spotykać. W miarę możliwości. Przestaniesz w końcu na bufę mieć ten oszczerbek na zdrowie narażać. Ale przecież ja nawet napisałem, jaka jest poprawna wersja. Pamiętaj chemiku młody, nie wlewaj kwasu do wody. No o coś chodzi. Pamiętaj, chemiku, zawczasu wlewaj zawsze wodę do kwasu, no. W czym problem? Nie rozumiem. Misja Kleopatra czy na Olimpiadzie? Oczywiście, że Kleopatra, czy to było pytanie? Chciałbym zacząć trafiać.
jak to jest skrybą. Przepraszam, całego monologu nie pamiętam. Kiedyś było z tym dużo lepiej. Kiedyś ogólnie bardzo dużo misji Klopaty byłem w stanie z głowy powiedzieć. Ale to było na zasadzie, że leciała u nas w domu praktycznie codziennie, o tak powiem. Dobra. Na wrażenie, że za niebieskie ryby nawet za perfekta nie dostaje profesury. Albo dostaje. Dlaczego w SMT4 nie ma statystyki obrony? Hell if I know. Wpadli na pomysł, że statystyka obrony jest dla ludzi słabych. Licz się tylko atak. W sumie słuszne podejście. Zawsze je stosuję w Pokemonach i nigdy się źle nie skończyło. Wiecie co? Przerzucam się na zwykłe. Co ja się będę? Profesora sama się nie wbije. Tylko chciałbym, żeby lepsze rybki się trafiały. O, właśnie. Easy. Platynowa ryba. To prawie jak gwiezdna platyna. To nie jest tak, że Vitality w pewnym sensie sprawiało, że demony były bardziej tankowate? Ale częściutka jest. Gdzie jesteś w Awakening? Ostatnie co robiłem to pierwszy paralog za mną? I strasznie się wkurzałem, bo nie byłem w stanie jej uratować. W żaden sensowny sposób. A chapterowo chyba ostatnio miałem ten, gdzie był ten Mag i Mirabel, że trzeba było ich też odlatować? Coś mi się tak kojarzy, to był 5 albo 6, mam wrażenie. Czy miałeś rescue staff? Mieć chyba miałem, ale nie na osobach, które były na tyle szybko, żeby dobiec do Anny. W pewnym momencie w Awakening mi się znudziło oglądanie. Ja jeszcze chyba nie jestem na tyle daleko, żeby móc powiedzieć, że mi się znudziło, bądź nie. Bardziej na zasadzie, że mam dużo rzeczy, które mam teraz do ogrywania i niekoniecznie znajduję zawsze czas na Awakeninga. Jeszcze fakt, że dzisiaj sobie kupiłem Strikers, to na pewno nie pomaga. Chyba Timeskip tam był. Nie wiem. Nie doszedłem tak daleko. O Awakeningu generalnie wiem relatywnie niewiele, poza tym co sobie zdążyłem zaspoilować. Odnośnie w jednej postaci, która ma broń podobną do broń głównego bohatera. I chyba bodaj zresztą jest w smaszach. A i słyszę, że trzeszczy, już to naprawiam spokojnie. Już nad tym pracuję. Najgorsze jest to, że za te rybki profesora tak naprawdę nie wchodzi jakoś super szybko. ale tego się nie robi, za to, żeby mieć więcej punkcików. Ja nie bardzo ciężko mi się przyzwyczaić w starych Fire Emblemach, że magia nie jest rzeczą, która się odnawia co walkę, że tak to ujmę. Tylko jest w formie ekwipunku tak samo jak wszystko inne. Więc mamy na przykład tomy magii, tak? I te tomy się zużywają tak samo jak normalne posadzenie. Do tego jest mi się ciężko przyzwyczaić.
Tak samo jak do leczenia. Boję się zawsze, że jak będę za często leczył, żeby po prostu wbijać expa, tak? To, że będzie im potem brakowało na przykład healingu, tak? Bo obecnie ma chyba dwie osoby, które mogą leczyć. Ulala. I boję się, że jak im się pozużywają te wszystkie mendy i heale, to po prostu... Właśnie skończę na tym, że nie będę miał jak się leczyć poza konsumablami, typu Vulnerari. Vulnerari, tak? I tak, Liza i Maribel. Właśnie nie byłem pewien, jak ona się nazywa, czy Maribel czy Mirabel. Więc nie chciałem przekłamać. Zresztą Lizą nie przez większy czas i tak nic nie robi, bo ją paruje z Robin, która u mnie jest magiem i po prostu wszystko bije. Hej, Duk. Powodzenia w ćwiczeniach. Niebieskie rybki. Co mi przypomina, że... Mam ochotę pogrindować przy okazji w Battle Networkach przed jutrem, żeby nie musieć grindować na wizji rzeczy, typu chipy, nie chipy. Bo wiem, że i tak część rzeczy będę musiał wygrindować, czy to kasy, czy to chipy, tak? I... Żeby po prostu jutro czasu oszczędzić. Się zastanawiam, czy dzisiaj tego nie podrobić. Zwłaszcza, że jak dobrze pójdzie, to jutro damy radę to skończyć raczej? Mam taką nadzieję przynajmniej. Oczywiście nie mówię o tym, że chcę zrobić wszystko idealnie a 100%, bo do tego bym potrzebował naprawdę dużo więcej niż ustawa przewiduje. Bo jeden z chipów jest do zdobycia tylko na hardzie. A hard oznacza tyle, że musimy zacząć się grę od początku tak naprawdę. Więc no... Nie widzi mi się robienie tego na Steamie. Zwłaszcza dla jednego chipu, tak naprawdę, tak? No bo rozumiem, gdyby to było coś więcej, ale to są oni dla samego Sanctuary. Znaczy, nie mówię, że Sanctuary jest złe. Sanctuary jest naprawdę silne, tak? To po prostu jak sobie pomyślę, że musiałbym to robić tylko po to, żeby zdobyć się Sanctuary, to... Może gdybym się zajmował jakoś bardziej kompetytywnie walkami. JRPG. Ja raczej jestem zwolennikiem JRPG-ów, ale z JRPG-ami nie mam na tyle dużo doświadczenia, żeby powiedzieć tak 100%, że to kategorycznie nie moja bajka. Cześć, Bartku. Ulala! Cóż za wspaniałe gudy! Jak ja to robię? No i oczywiście jeszcze kwestia, co uznajemy za tak zwanego JRPG-a, tak? Bo tutaj też są różne definicje. Jedni powiedzą, że Mass Effect jest CRPG-iem, inni powiedzą, że Baldur jest CRPG-iem. I to się miesza tak naprawdę. Realnie CRPG, zależnie od tego, kogo się spyta, są albo bardzo wąską grupą gier typu Baldur dosłownie i tylko bardzo podobnych do Baldura, albo bardzo szeroką, czyli... Naprawdę rzeczy zahaczające też właśnie Mass Effecta, który dla wielu nawet nie jest RPG, tak? Nie no, ale przecież jak jest zrobione na zachodzie, to nie może być JRPG, prawda? Tak samo jak każdy RPG zrobiony w Japonii, to jest JRPG, prawda? Prawda? Słyszałem już takie rzeczy, żeby nie było. Z
Słyszałem też dużo rzeczy o grach typu JRPG, które mają dużo potencjału w sobie. Ale o tym to znają życie pewna osoba, z którą Juto streamuje, nie chciałaby słyszeć ani odrobinę. Nie, żebym szkalował czy coś. Ale patrzenie na telewizor, gdzie nie mam delaya, mi nie pomaga jakoś specjalnie w połowieniu typ. Czy to znaczy, że moje wyczucie jest aż tak beznadziejne? Prawdopodobnie. Oh well. Nie jest to akurat nic nowego. Czy dobijemy chociaż do 3300, to jest pytanie. Powinniśmy. Jeżeli niczego nie skopię. Bo 3200 może niekoniecznie, ale... Ulala, jakaś mikrodybka się szkuje. Czy źle wyczułem? Nie taka zła. W zasadzie predefiniowany system klas... zależy. Bo to zależy od tego, jak to jest rozwiązane, tak naprawdę. Jak to jest zebrach. Jeżeli ktoś ludzi lubi zdepresjonowanych ludzi, którzy mają jedną kompletną depresję, to jasne, czemu nie? Kupić do ładowania telefonu. Czemu nie możesz rzucić do ładowania telefonu? Nie ta sieć, czy kij diabeł? Ja dzisiaj sobie podczas soboty bardzo intensywnie słuchałem Soundtracku ze Zelda, bo czemu nie? Dzięki Bogu, że nie muszę się wsłuchiwać w rzeczy z gier w robocie, bo... Nie mógłbym słuchać muzyki tyle, ile słucham. A tak naprawdę... Przyjemniej mi się pracuje przy swojej, o tak powiem. Do 3300 powinniśmy dobić. Nie wiem czy dalej, ale... Kółka powinny lecieć szybciej, no. Bo tak to jest. One są dla mnie za wolne po prostu, no. Tak jak w ligu się, kiedy przeciwnicy są tak chujowi, że nie unikają rzeczy i dlatego nie trafiam. W sumie Jezu, tak długo już nie grałem w ligę. W sumie wcale nie jest mi z tym źle. Jakoś tak spokojniejszy jest, mniej się denerwuje na gry, jak nie gra w ligusie. Magia, co nie? Kto by pomyślał? Dobrze pójdzie, to na 3200 wbije, ale to się zobaczy. Nie przechodzę jakoś super optymistycznie. I z góry mówię, tych turniejowych już nie mam zamiaru więcej wykorzystywać. Oszczędzę wam.
monotonnego patrzenia, jak teraz łowię ryby. I know, right? A jaki byłbym bogaty, jakbym posprzedawał te wszystkie drogie ryby? Moim ulubionym CRPG-iem jest Fallout 76. I co mi teraz zrobicie? No w sumie to też zawsze był mój drobny problem ze skillczekami, że można się bardzo łatwo udupić przez to, że aha, źle zrobiłeś postać, tak? A nie, że coś źle zrobiłeś. W sensie podjąłeś jakąś złą decyzję już na etapie gry, a nie na etapie tworzenia, tak? Gdzie to jest na zasadzie dosłownie skopałeś, bo nie wiedziałeś, że tak trzeba zrobić, lol. Nie lubię czegoś takiego generalnie. Ona... Ulala. On się już trafiłem. Jeżeli trzy razy nie zapiemy, to rybka sobie znika. Co sądzicie o naszych Heroesach? A na myśli 6 i 7. Powiem szczerze, że ja w 6 grałem może z pół godziny i ciężko mi się przez to na jej temat wypowiadać. A w 7 w ogóle, więc no tym bardziej nie powiem. To ktoś inny musiałby się wypowiedzieć. Ja tak naprawdę jestem wychowany na Heroesach 2, 3, 4. JRPG-i można łatwo sterować. Zależne jakiego JRPG-a się trafi. Niektóre się da łatwo, niektóre się da trudniej, niektóre w ogóle się nie da. Nie będę mówił tutaj o FF6, bo to jest jeden wielki mem. Dobra. Podobno Flayn chciała rybkę. Jak najlepszą. Dam jej najlepszą rybę, jaką znaleźliśmy. Ja nie mogę dać ryby. Halo? On nie będzie tutaj. Czemu jej nie mogę dać ryby? Chuje! Okej, czyli to musi być jakaś inna ryba niż taka do tej pory złowiłem? Zetaj mi te mi serzu! To też jest opcja. Masz dlatego, że szjapy i ryby uciekają? Jeżeli to jest twój cichy głos, to zaczyna się martwić, jak normalnie mówisz. Tak, oczywiście. Prawdopodobnie pokonamy Katrynie, jeżeli złapiemy rybę o rzadkości 4 gwiazdek lub wyżej. Magia! Okej. Okay. No dobrze. No, mamy to, co trzeba. No i teraz możemy też pogadać z każdym, kto był udział w turnieju jeszcze raz, jeżeli wcześniej to robiliśmy. Nie jestem pewien, czy część z tych osób... nie daje nam przedmiotów za to, że
Mamy większe ryby? A może trzeba było z niej wcześniej pogadać? Nie. Teraz po prostu wszyscy będą mówić, że fajnie to z niej. Czy ja mam coś dla mojego domu w ogóle? Nie. Wszystko jest dla uczestników z innych domów. No, czyli ta kajwa ułatwiona, no. Odeła korekara. Sta sakana o kuu ta kajda. Dobra. Tu coś sobie leży. Przez to już myślałem, że to kolejna przynęta i miałem takie... Czy ja znowu mam iść łowić ryby? Czy oni znowu chcą, żebym ja poszedł łowić ryby? Ta kajwa ułatwiona. Omae ga tsuttan daro. Uren mo manzokusou da. Dobrze, jest szczęśliwa. Bo daj mi najlepszą rybę na dzielni. Sa, kondo wa sakana o taberu ban desu yo. Sensei. Kunsei. Nikomi. Tanoshimi desu. Kolejny głodomór się znalazł. Ona nie będzie chciała do mnie dołączyć. Doshita no desu? Sumimasen. Zdecydowanie będzie chciała do mnie dołączyć. Już to. Nasz dom ma dość dużo dobrych osób. Ja potrzebuję tylko jednej osoby z moim domu. Tylko i wyłącznie jednej. Kiedy jeszcze nie ma oczywiście. To na koniec miesiąca, nie ma co się spieszyć. Spokojnie. Parmira hodo janai kedo. Fodora mo hiroi yo ne. Chciałby wesołeś domu? Sensei wa boku ga dou omotteru to. O, bo tak mówisz, Almira, Almira. No i dlatego. Coś miałem jego. Otoshimono? To nie będzie jego. Myślałem, że to będzie jego. To nie powinno być jego, to za to będzie Shamir. Shamcia. To zdecydowanie będzie twoje. Shami, to naczelna łuczniczka w okolicy? Czy to nie będzie Asha? Nie, to nie będzie Asha. To może być jeszcze Ingrid? Ingrid, słonko. Masz kilku faworytów. O, to nie trudno. Poza to nie jest tak, że tutaj wszystkie postaci są dobre, albo wszystkie są złe. Jest trochę postaci, które można padę polubić. A ile mogę posadzić? 3. Jako, że mam za dużo pieniędzy, to przy okazji damy najlepszą pożywkę. Doby już to nie owszem. Przykro mi, Gilbert, spóźniłeś się. Czy lubisz łowić ryby? No to trzeba ćwiczyć. Najważniejsze w łowieniu ryb jest cierpliwość i nie spalanie sobie pleców. Cześć, Sevik. Nie żebym szkolował. Gdzie się bym śmiał? Oj, marudzisz. Tradycja to tradycja. Co poradzisz? Czy coś z tych rzeczy może być jej? To nie. To nie. Wiem za to, co może być dla niej. Gdzie ja to miałem? No coś jeszcze, co mogłoby być dla niej? Poza piórkami.
chyba, nie? Czy Bernadetta spuści do się? Nie. Z tej grzymi od Gandepady. O, z tym pewnie można by się kłócić. Biorąc pod uwagę, co słyszeliśmy o rodzicach Bernadetty, to te obawy mogą być uzasadnione. To nie jest tak, że przejadą, prawda? Tak, tak, oczywiście. Jest to 100% pewności. Nie śmiałbym nikogo okłamywać, a już na pewno nie Bernadetty, prawda? Znasz do kogoś, kto lubi zbierać kamyki? Naprawdę? Ktoś lubi zbierać kamyki? Dlaczego? By the way, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, ja oczywiście nie jestem z tych osób, nie martwcie się. To generalnie tutaj, gdzie są jakieś rzeczy na ziemi, to one znajdują się w miejscu, gdzie jakaś osoba była w zeszłym miesiącu. Cześć, Fryderyk. Jaki Fryderyk? Halo? Okej, to jest ktoś z wilków, apparently. Piękny czarny pióro, koleś, kto często pisze listy. Młodzi listy piszą. Znaczy wiem, że za Awakeninga, tylko dlatego się zastanawiałem, skąd tak energię się wziął. Przeteleportujemy się. Najlepiej by było. もしかして同盟領を経由するのかな東からこうぐるーっとちゃちゃちゃー dajcie mnie to? Zastanawiam się, czy da się coś zrobić, żeby to tak losowo nie trzeszczało. To nie będzie jej. Chyba. To na pewno nie będzie jej. Nie wiem, czemu się w ogóle na tym zastanawiam. Jak wszyscy wiemy, nagrodę wygramy my. I nie ma tutaj w ogóle niczego do gadania. Poziom dyskusji na ten temat? Zero. Tak? To najważniejsze wydarzenie w całym roku? Czemu nie chcesz wziąć udziału? Okej, przynajmniej... Nie jest tak, że kompletnie się nie dała przekonać. Dobra, oddaję sobie mapę na chwilę. Bo patrzę, gdzie jeszcze rzeczy są do zgadnięcia. To na pewno coś leży. Urok szkoły! Z każdym miesiącem jest coraz ciężej. Naprawdę chciałeś to odpocząć? Teraz jak o tym myślę, to trochę mu się nie dziwię, biorąc pod uwagę, że sporo osób idzie na studia, żeby jeszcze nie myśleć o rzeczach typu praca i tak dalej. Więc może rzeczywiście coś w tym jest. Loadingo, loadingo, otwierajcie mi bramę. Komu tym razem będziemy życzyć złą radą? Zobaczmy. Nic nie jest lepsze niż traktat Herzbergów o wojnie, jeżeli chodzi o strategię.
Ale co najlepiej opisuje lokalne taktyki? Magia? Nie magia. Zdecydowanie nie magia. Jestem jedynakiem i od... z tego powodu martwię się, że rodzice będą musieli kogoś zaadoptować, albo będą musieli zrobić jeszcze jedno dziecko, jeżeli nie będę mieć dalej tytułu. Masz jeszcze czas, przemyślisz to. Dopiero co marudził, że chce mieć czas, no to będzie miał czas. Wait. Coś tu jest. Staro. Jest też quest. Kolejny liścik miłosny. Boję się, kto tym razem będzie jego adresatem. Czemu to brzmiało trochę jak Ferdynand? To naprawdę brzmiało jak Ferdynand. To nie będzie Fredek, prawda? Wyobrażacie sobie, jakby mu ego wybuchło? O czym myślałeś? Shinigami Kishi no shoutai. Honto ni Yericha sensei datta no kashira? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo na chwilę obecną. Powiem więcej, nic nie wskazuje na to, żeby to był ktokolwiek inny. Czy możemy dać coś? Nie, mam za mało punktów. Potrzebujemy 2500 na mleckowych. Mercedes to wbrew pozorom prawdziwe imię. Więc nie wiem, skąd to zdziwienie tak naprawdę. Dajmy na ćwiczenie wszystkimi. Zależy jakie ćwiczenie. Czy Mercedes to nie jest hiszpańskie imię przypadkiem? Czy to mi się już coś kompletnie pierdzieli? Jestem nie, że pewien, że to jest hiszpańskie imię. Tak, wiem, że to się kojarzy głównie z marką samochodu, ale marka samochodu wzięła się od imienia, a nie odwrotnie. To miałem fakt, że no, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ktoś, kto ewidentnie zna naszą matkę. Trzeba wcześniej zagadać. Mniej więcej jestem w stanie sobie wyobrazić i jednocześnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to musi być męczące. Okej. Czyli naszym questem jest po prostu zebranie roślinek ze szlachetni. Tak zwane łatwiejsze niż się spodziewałem. Odwiedźmy hol deserski jeszcze. Shinigami Kishi no shoutai. Boku wa Yeritsa-san ja nai to omou kedo na. A, Yeritsa to był taki fajny, taki dobry nauczyciel. Muchy by nie skrzywdził, przysięgam. To powie jak się wszystkich wywiadach w telewizji, po tym jak się okaże, że ktoś na wiosce coś odwalił. To był dobry chłopak, on by muchy nie skrzywdził, naprawdę. Czy jakoś tak. Onna no ko no ninki o atsumeru koto machigai nashi desu yo. Ne?
Sensei. Tak, Sylwek, oczywiście. Rozmawiajmy sobie dalej. Tak długo jak będzie zmotywowany do robienia rzeczy, to nie będę narzekał niby, tak? Co nie miał efektu? Ech. Kolejna misja na walki. Krento, sorekara, Monika to itta ka. Buzi ni tasuke dasete, hontou ni anshin shita yo. Tak, ja też bardzo się cieszę, że wróciły. Zwłaszcza Monika, o której wcześniej nie widziałem. Dosłownie nie mieliśmy wcześniej pojęcia o tym, że ktoś taki w ogóle istniał, więc... Chori ga oitsukan hodo no sakana. 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 Wszędzie ryby. Otwieram lodówkę, a tam ryby. Do gardła wpychają mi ryby. Wszędzie śmierdzi ryb. Rybą, rybą, rybą. Oprócz tego, rybą. Nie zapomnijcie o rybie. I rybie. A tak było to ryby. No tak, tylko nie. Mam jakiś taki obraz, że rzeczywiście ludzie tak zawsze mówią, że. No bo to taki dobry chłopak był, on by nic nie zrobił, to niemożliwe. Nic na to nie wskazywało. Tomas, jak zwykle, udziela nam dobrych wskazówek. Przyjazny chłopak. Tu jeszcze ktoś do questu jakiegoś jest? Wait a minute. Oh my. To nie była osoba, jak po kiedyś się spodziewałem, że będzie adresatem tego listu. Dobra, zobaczmy te roślinki, które nam kazano zebrać. Jakieś jeszcze, czy tylko te? Tylko te. Chyba. Tak, tylko te. To jeszcze skoczymy tutaj. Pozgarniamy rzeczy. Czemu tu jest tyle rzeczy? Czemu ludzie się nie przejmują, że tyle rzeczy gubią? Powinni bardziej uważać na swoje rzeczy. A nie potem muszę latać i wszystkim zanosić. Dobra, korzystając z tego, że już tu jesteśmy. Zjedzmy sobie co nieco. Dwójko ludzi, którzy się bardzo lubią. Saikin kizuita no daga, daishudouin no ryori wa kouka de nai mono no kanari te ga konde iru na. Ara, kizuk-sama ni shite wa mezurashii koto. Ma a saikin, ganbatte ita mono ne. Dorotka nie odpuści sobie żadnej okazji, żeby ponarzekać na szlachtę. A przez żadnej mam na myśli żadnej. A... Czy ktoś jeszcze potrzebuje kopniaka w dupę do motywacji? Flame potrzebuje kopniaka w dupę do motywacji. Czy ktoś jeszcze z mojego domu potrzebuje kopniaka w dupę? Sylwek. Czy mogę zjeść coś, co jednocześnie będzie... Tak. Czy Sylwek będzie zerwał do Flame podczas... jedzenia w danie? Na szczęście nie. Wyobrażacie sobie ten topór, który wisiałby na głowie każdej osoby, która próbowałaby zadywać do Flame? Po prostu stoi taki setup w tle i takie...
on tutaj robi? A nie, nie, nic, 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 nic. Skądże znowu? Ja nic takiego nie robię. Przyjmiam. Kompletnie nic. Bo dawno nieprawda. Tokoroga Nairan niyori, kita hanbun ga ōkoku tonari, ōkoku wa tōzai ni bunretsu shi, higashi gawa ga dōmei ni. Ima de koso mitsudomoe no kankei ni natte iru ga, 1000 nen mae no Fodora wa hitotsu datta no da. Teikoku kizoku no naka ni wa, sono saidai hanto no fukkatsu wo yume miru mono mo. To dość dziwne pytanie, nie powiem. Czy mamy coś, co może być dla Ferdynanda? To raczej nie, to będzie dla Petry. Patrzę na razie po rzeczach. To może być jego? Nie, to nie jest jego. To będzie raczej dla Huberta. Ktoś, kto jest blisko związany z rycerzem. Mógłbym teoretycznie zacząć opisane do ostatnie dawanie wszystkiemu, wszystkiego każdemu. Ale chyba jeszcze nie upadłem aż tak nisko. Więc się powstrzymam. Z rzeczy, które chcę zrobić na pewno, to... Chyba tutaj będzie najbliżej. Skoczyć questy pooddawać przede wszystkim. Zawsze to trochę Lena ma, a tej nigdy za wiele. Właśnie też mi się wydaje, że to bardziej kwestia tego, że ten stół będzie naruszany przez poruszanie się. No, i też kwestia, że powiedzmy wilgotne stópy są nieco łatwiejsze do naruszenia, tak? Więc to takie połączenie, które powiedzmy dobrze pasuje, tak? Nie, żeśmy mieli kolejne sukcesy do powiedzenia, bo kiedy go tu nie ma, bo gdzieś pojechał jak zwykle. Muszę wyjść, muszę wyjść. To czemu miałby nie być szczęśliwy? Ja i nie byłem jeszcze tu. Tu, gdzie teoretycznie mogę się nauczyć parę rzeczy.前節は由々しき事態もあり、生徒たちにも苦労をかけてしまいましたが、いかがでしょう。あなたも今節の課題に向け切り替えられていますか。あ、頼もしい返事です。あなたの学級も大丈夫そうですね。呪術戦ではあなた方の素晴らしい活躍を楽しみにしていますよ。 Dobra, co mogą inicjonować? Czarną magię, białą magię... Spójrzmy pod Bisaiwizm trochę. Nice, bardzo nice. Nauczyliśmy się magii! Jej! Teraz tylko jeszcze muszę jej używać. Zawsze do usług. Dla mojej małej cynamonowej bułeczki. Ja mam coś, co by do niego pasowało. To nie. To raczej też nie. Nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo, Dżuk. Ważne jest, powiedzmy, żeby na dłuższą metę ta waga spadała, tak? A nie, że tam powiedzmy jeden czy... Znaczy, można nawet nie powiem, że jeden czy dwa dni, tak, ale... Na dłuższą metę powinna spadać, tak? Nawet jeżeli idzie to powoli, to też trzeba pamiętać, że część może się na mięśnie przytopić, tak? Ja też pamiętam, że jak przychodziłem na dietę i zaczynałem ćwiczenia, to ta waga, powiedzmy, nie spadała mi od razu nic takiego.
樹脂支線の準備はどうだ。何釣り？シャボポビさんに。大修道院で立て続けに起こった事件。裏で何者かが暗躍してんのは間違いねえ。俺もその調査に駆り出されて、今節は王国へってこの話したよな。お前も気をつけろ。Teraz będziemy widzieć。脅かしすぎたか？俺は死なねえよ。もう何年生きてると思ってんだ。Jeszcze pytanie, co jesz, tak? Bo to też wpływa na rzeczy. Ja, kimi mo kiita to omou ga, Fren kun no chi wa tada no chi dewa nai so. Dobrze, mówiłeś nam to już ostatnio. Konna kakbetsu no kenkyu taisho ga ari nagara, fureru koto sae dekin to wa. To jest to Setesowi? A, Setes kun no genmei sae nakereba sugu ni demo shirabe tsukusu no da ga. So da na.あの堅物を説得する時間で他の研究を進めた方がまだ有意だ。ちょっと待って、なんかマギアフェンセブの。なあ。これでも腕に自信はあったのに、刺されちゃうなんて不覚だわ。ダバダバタ。しかも相手は死神騎士でしょ。正体は本当にイエリッツァ先生なのかしら。誰にしろこの借りは返してあげるわ。私怒ってるんだから。あ、oh, nie. Kurczę, kto by pomyślał, jak ktoś mnie dźgnie, to będę na niego zła. Naprawdę, Manuelo. Myślałem, że jesteś masochistką i bardzo się cieszysz na takie rzeczy. No, sfera, to. Mogło być lepiej. Dobra, widzę, że Sapo z kimś mam. Zobaczę z kim, skoro już tu jestem. Zgaduję, że z chińskim się bardzo grzecznie kulturalnie obrzezałem. A, bo z Liteo. Ja z nią też się obrzezałem, więc to by się zgadzało. Sensei, kunren no oaite, doumo arigatou gozaimashita. A, już dla ciebie wszystko. Hai, zehi. Sensei no shidou wa itsumo tekisetsu de, tasukarimasu. Minna no hyouban mo ii ndesu yo.先生は弱みを補いながら強みを伸ばしてくれると。私、先生はみんなに無関心なのかと思ってましたけど、そうじゃないんですね。一人一人をちゃんと見てなければ適切な指導はできない。私はこういう不思議な感情を持っている人に言われている。ご指導よろしくお願いします。私、もっともっと強くなりたいので。努力か？まだ？そうでしょうか。お、あの、ありがとうございます。To jest taki kompliment. そんなことを言ってくれるの。Łatwo powiedzieć, kiedy w głowie człowiek sobie mówi, że ale ja na to kompletnie nie zasługuję. 私は魔導の才能があると言ってくれます。紋章の力を才能と呼ぶのなら、確かにそうなんでしょう。望んで手に入れたものではないにせよ、私には紋章が二つもあるんですから。ダマバクレスト。だけど、それは違うんです。私は、zwyczajne。努力だって人一倍重ねてきたつもりなんです。だから才能だけを評価されるのは少し悔しかったんですよね。先生が私のことをちゃんと見ていてくれたならすごく嬉しいです。Kiedyś to nie jest mowa, i zmienia szybko temat. Tak, stupcem, tak szczerze, to mam takie, że. Ale. Głupio mi słuchać komplementów, kiedy zdaję sobie sprawę, że nie do końca na nie zasługuję aż tak bardzo. Widzę, że mamy tutaj dużą ilość osób, które mają świetną samoocenę i zero problemów z tego typu rzeczami.家のためです。少しでも早く一人前になって父や母の役に立ちたいんです。それに時間を無駄にはできないんです。私にはPowiem szczerze, że jeżeli ktoś mi powie coś takiego negatywnego, to jestem w to stanie dużo bardziej uwierzyć, dlatego że jakby to ująć,
Łatwiej mi uwierzyć w to, że ktoś powie coś Nimiego, bo ma to na myśli, a jeżeli powie coś Nimiego, to na zasadzie, że nie chce być niemiły, tak? Przynajmniej tak mam wrażenie, że jest trochę, że łatwiej jest powiedzieć coś dobrego, bo złego nie wypada. O, w ten sposób. A ja może jednak.先生、さては成績優秀な私を勧誘しに来たってところですか?ま、私としては構わないというか、むしろ大歓迎ですけど。では、交渉成立ですね。これからは先生の責任になります。しっかりと指導してくださいね。私、早く一人前になりたいので。Ech. Ech. Czas balansu się skończył. Przykro mi. Ja źle znoszę negatywne komentarze. Pół żartem powiem, że miałem okazję to widzieć, kiedy ktoś pisał jakieś negatywne rzeczy na czacie wobec mojej osoby. Kogo możemy dzisiaj pouczyć? I właśnie to jedna rzecz mnie zastanawia. No i zdałem aż 13 poziom, nie jest aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Jedyny problem, jaki mamy z Lizdeł, to to, że ma obecnie dość nisko rozwinięte umiejętności. No, ale nad tym się jeszcze pracuje. Jeśli jeszcze ktoś nam wiecie... Jeżeli rozwiniesz to, co jest pod P, to będzie mi łatwiej zrozumieć, co masz na myśli, bo nie jestem pewien w tym momencie. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której prawie zapomniałem. Nie autorytet. Czy ktoś powiedział o mnie, że jestem patosimerem, bo nie przypominam sobie? Grupowe taski. La 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 la. Na wysoko. Serio? Ja nawet nie pamiętam. Zresztą nie wiem, jakoś nie biorę tego bardzo do siebie. Dobra. Coś czuję, że niedługo moja drużyna zmieni się w 12 magów. Nie żebym szkolował postacie niemagiczne czy coś. Dobra, kogo dzisiaj pouczymy? Oś dodatko pouczymy się, będzie fajnie. Ej, mamy kolejnego maga leczącego. Nie zypatosimy. Powiem tak. Dobra, tobie wytłumaczymy, jak się obsługuje Jidę. Jak to miało tak zabrzmieć? Proszę nie kwestionować. Czemu Flame ma cel w Jidach? Ona nie ma siły w ogóle, come on. Jaka jest max ranga? S plus? Jestem nie, że powiem, że S plus. Either way. Mamy jeszcze 3 do wykorzystania. Kogo by tu pouczyć? Mógłbym Fredka. Mógłbym Petę. Mógłbym nasz nowy nabytek. Zawsze. Kiedyś się musi nauczyć czarnej magii. Cześć, Spender. Mamy raczej dobry wieczór. Jak to woli. Czy mógłbym zajść drużynę złożoną właśnie samych magów i potem narzekać na to, że wszystko jest odporne na magię? Tak!
Tak! To może pójść nie tak. Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, to macie jak najbardziej rację. Sylwek? Dylematy. Kogo by to uczyć? Za dużo osób do uczenia, za mało punktów, tak zwane. Maga jeszcze mogę korzystać z broni. Wiem, tylko większość magów nie nadaje się do korzystania z broni. O tak powiem. Są oczywiście wyjątki, takie jak na przykład Dark Mage'owie, tak? Ale to raczej wyjątki od reguły, tak? W tym uniwersum czarna magia jest jak to ma nie z białą. Co masz na myśli? Bo nie przypominam sobie, żeby ktoś mówił stricte, że powiedzmy ta czarna magia, czy jej ta korzystająca z Izonu, żeby ona była jakoś specjalnie traktowana jako ta zła. Bo jest jeszcze mroczna magia i ona rzeczywiście jest traktowana zawsze jako ta zła, tak? I ona się kwalifikuje też pod Lizon jako tako. Ale to jest taka subkategoria, z której w dodatku nie każdy może korzystać. No moment. Halo, coś ważnego? A kiedy jest? O 23 to może włączę. Zobaczę. Jop. Dobre pytanie, gdziekolwiek między 19 a 22? Ramówkę mam szeroką. Spoko, spoko. Na razie. Siostra się mnie pyta, czy będę blisko na oglądał. Pewnie włączę, zobaczę co tam śmiesznego się będzie wypowiedziało. A kogo pouczyć, kogo pouczyć? Sylwka? Najlepiej kogoś, kto jest zmotywowany. Więc nie będzie Sylwan. Właśnie, Jezu, tutaj zapomniałem. Nie, nie masz się uczyć, Jit. Nie, wydaje mi się. Nie ma dzidowania. Reason, koleżanko, Reason. Ale fajnie się uczę, jak chcę. Złota zasada jest taka. Pytać możesz zawsze. Nie zawsze dostaniesz odpowiedź. Chciałbym porozmawiać z chłopakami, zaprzyjaźnić się z nimi, ale mój brat zawsze robi z tego wielką awanturę. Masz dla mnie jakąś radę? Pogadaj z nim o tym. Na pewno pomoże. Jestem pewien, że pomoże. Nie, ucz się głównie Izonu. Flaj chce ze mną pogadać? Spoko. Nie, sensei. Dla ciebie zawsze moja cynamonowa bułeczka. Specyfuj. Kontynuuj. Kontynuuj. 言葉にするのは難しいのですけど、例えるなら海のような。先生、海ってご覧になったことあって？ Jesteśmy jak morze, głębokie i można nas zatonąć, tak? To chcesz nam przekazać? 広くて深くて、そこが見えないですわよね。水面は静かでも、中は深いです。Wystarczy mi jedna loli, która już we mnie utonęła. たくさん泳いでいるけれど、外から見ても全然見えなくて。でも釣り糸を垂らすと引っかかるから見えなくても確かにいるんですのよ。よし、あそっちも。え、お魚の
ううん、違いましたわ。先生が海みたいってお話でしたわね。いつもは静かです。Nie, żeby ktoś tutaj uwielbiał ryby czy coś. もひっくり返すくらい暴れるでしょ。そんなところも。Przyzwyczajcie się. いつも物静かなのに、いざとなると強いあなたに似ていますわね。でも、お兄様は少し不安だったみたいで、素性の知れぬ若造が、なんて以前はおっしゃって。Przyzwyczajcie się, że setę wszystkich szkoluje. お兄様の勉強はないんですのよ。お仕事にとっても真面目な人なんですな。だから年齢もわからないようなあなたを不安に思うのも当然のこと。そうでしょ。ところで先生って結局おいくつですか？Czym się zajmuje, to nic dziwnego, że powiedzmy musi uważać na obce osoby, tak? Ja mam lat. Ja... Kobiet o wiek się nie pyta. No, uczyć られないということは、やはり。すごくお若くてらっしゃるの？どれだけ見ても私には分かりませんけれど、まさか生徒たちよりも若いなんてことも？もし？あプロポ moich uczniów、いれてますか？え？私？はい。私はそうですわね。生徒の皆さんと同じくらいですわよ。Biorąc pod uwagę, że sporo osób tutaj ma dość spory rozrzut wieku, gdziekolwiek między 15 a 20 parę lat, to dość szerokie widełki. Sanna kota, ale za arimasen no yo. Datte, hontou ni sou desu mono. Sou sou, dakara watakushi mo ne, zutto gakkou ni hairitakatta desu na. Kowai omoi wa shimashita kedo.おかげで学校に入れてもらえたのは幸運でしたわ。あ、いけない。お忙しい先生をあんまりお忙しい。あ、よし、spokojnie、dobrze się rozmawia。またお話ししましょうね。Nie musisz uciekać。それでは、ごきげんよう。Młoda damo。Ale skoro nalega。No to co ja mogę? Nic nie mogę。Więcej supportów。先生、少しいいかね？あ、ちょっと、możesz。ペタちゃんもいくですから。考えないでくれたまえ。我が輩が君の害となったことがあったか？いや、ないだろ。た、た、た、jestem dobrym krójkiem doświadczalnym、OK。君は自分の正体に近づけるのだからな。君が失われた炎の紋章を持っていたと知り。少し君の過去を探らせてもらった。君のその血がどこから来て、そして君の半生にどう影響してきたのか。この時点で、ハンマンはそれを知りたいと思ったのだ。ああ、そうだとも。ねえねえ、とにもマイス・エドウォーズ・インベスティゲーション、プシンガン。もちろん、ジェラルト君にも、ジェラルト君のかつての仲間たちにもだ。さて、それでは調査結果を報告する。間違いがあれば指摘してくれたまえ。ジェラルト君がセイロス騎士団の騎士団長だった頃、彼には恋にしている女性がいた。最初はその女性が君の母かと思ったが、それでは辻褄が合わない。なぜなら彼女はジェラルト君が修道院を離れる前に亡くなり、彼が傭兵として放浪していた先で君が生まれたのだからな。いや、君が年齢を偽っていれば話は変わるのだが、どうだね。Cóż, po raz kolejny w ciągu ostatnich paru minut musimy powiedzieć, że nie wiemy ile tak właściwie mamy lat i kiedy się urodziliśmy, więc. まあそうだろうな。君は傭兵の頃から年齢が小さかった。ジェラルト君は元騎士団長という出自を誰にも明かしていなかったし、君のことも含め。仲間に多くを語らなかったと聞いたよ。いずこから来たのかもしれぬ、力だけは確かな傭兵親子。特に君は灰色の悪魔と呼ばれて恐れられたそうだね。私は無表情に敵を振る君の姿を傭兵たちはまるで英雄のように語っていたよ。Nie jestem pewien, jak się z tym czuć。さて、君の素性についてはこれ以上調べようもないようだ。今後は
君の血に聞いてみるほかないな。Czy ktoś jeszcze czuje intensywną potrzebę pogadania ze mną? Nie tym razem. Domyślam się, że latanie nie będzie szło tak dobrze. Czy mam rację, czy nie mam racji? Yep. Nie idzie aż tak dobrze, ale powoli będę się uczyć latać. To najważniejsze. Latający magowie! Szczyt balansu! Nie wiem, kto pan ma ten świetny pomysł, ale będzie zabawnie. Kasper ma Waitings 3, Happy Physic. Nice. Jakbym potrzebował Happy wrzucić gdzieś, to będzie mogła leczyć. Repetuję hasów na PC. O nie. No dobra, czas na tą zabawniejszą część w tygodnia. Do walki! Odblokowaliśmy nowe rzeczy, tak zwane patologi. Są takie, powiedzmy, questy poboczne, które skupiają się na poszczególnych bohaterach. I można za to dostać unikatowe przedmioty, bataliony, które są związane z tymi patologami. O, dużo tego. Całe trzy. Plus mamy jeszcze dwa questowe, znaczy dwie questowe walki. Znaczy no z Kaspara zawsze można zajść kogoś, kto bije pięściami, to wtedy... Czy da się zajść na minusową uwagę? Zróbmy paralog Sylwana. Będę się najpierw patologii zajęć, a potem się zastanowię. Yo, sensei, koko ni itan desu ne. Okej, to chcesz. Anta no maari wa itsumo kagayaite miemasu yo. Moshikashite kyou mo oshigoto desu ka? Tama ni wa hori dashite mo ii n janai desu? Nie umówię się z tobą, Sylwek. So, so. Tama ni wa shigoto no koto nante waserete. 遊び倒す日があってもいいはずです。それで、その、先生、せっかくですから、ちょっと飯でもおごらせてくださいよ。あたくせいでよ、あつかじ。さすがは先生、お見通しってわけですね。最初から素直に言っときゃよかったかな。頼みにくい話ではあるんですが、手を貸してもらいたいことがあるんです。A co dokładnie? 簡潔に言うとですね。うちの領事まで盗賊退治に来てもらいたいんです。あ、そう、参入でしょ。俺の兄上のこと覚えてます。コナン島で戦ったあの盗賊の首領です。うん。それがバタ。盗賊マイクランはゴーティエ家の長男。つまりは俺の兄貴に当たるってわけです。どうやら兄上の率いていた盗賊の残党が、ちょいちょい人を殺しにしまちょい、じゃ、じゃでん、目立ったやつ、問題。どうすかな。父はその討伐を手伝えと。いや、やっぱり、騎士団も呼びつけてきたんですよ。どうしたら、騎士団も、しかも厄介なことに、騎士団じゃなく、俺だけをですよ。面倒でしょ。うん。じゃあ、私、てるか、すばらしい。教団兄さんを取り戻してもらった手前、また頼むのはメンツが立たないんでしょ。おとなしく隣のブレードットやフラルダリウスを頼っとけいいのに。まあ、もしかすると他に狙いがあってのことなのかもしれませんけど、それにしたって父上は俺に修行でもさせるつもりですかね。ね、今回の件は学級の連中にも手伝いを頼んでみるつもりでいます。けど先生にも一緒に来てもらえれば俺としては非常にありがたいんですが。Dobra, skoro nalegasz, no to co ja mogę? Sasuga, sensei! Sore ja, sasuke! Ore wa minna ni hanashi o tsukete kuru to shimashou. Przy okazji będziemy mieli możliwość przetestowania nowych osób. Nie będę narzekał. Jak to jest mieć cały zespół magów?
Spoiler, niedobrze. Nie, no aż tak źle nie jest, tylko trzeba się liczyć z tym, że są sytuacje, w których to naprawdę stanowi problem. W każdym razie, żegnam. Ustalmy sobie jedną rzecz. Żegnam. Witam. I mogę tak... Jak Hubert? A, ma 11 osób. Jesus fuck. Kasper, chodź tu. 11 osób! Posłuchaj mnie, Kaspar. Posłuchaj mnie, Petra. No, come on. Czy wy to widzicie? Te wszystkie abilitki, które trzeba im podawać. Tobie nie. Tobie zdecydowanie tak. Nie. Reszta już chyba jest okej. Okay. Nawet czas się bawić. Oczywiście, że za daleko wyjechałem. Lecie? Brawo, Elgaz, bo Sylwan padną w walce. W tym podlogu będzie mniej wrogów, którzy będą chcieli uciekać z rzeczami. Jeżeli chcemy dostać jak najwięcej rzeczy, to musimy zablokować im drogę ucieczki. Drogi ucieczki są w wielu miejscach, jak widać. I generalnie jako, że to paralog, to trzeba się liczyć z tym, że przeciwnicy nie będą jacyś super słabi, tak? Nie są też jacyś super silni, ale nie jest to taka typowa, normalna walka, z jaką byśmy mieli do czynienia. Żeby nie trzeszczało. Marzenie, że stanie jest lepiej. Ferdinando von Egil! Ferdek, absolutnie szańczy. Im więcej wrogów pokonamy, tym lepsze nagrody. Pokonamy złodziei, zanim uciekną. W zależności od tego, ilu pokonamy, to tyle nagród dostaniemy. Czy oni coś zadadzą Ferdynandowi? Tak. Niestety tak. Generalnie w paralogach jest tak, że raczej nie chcemy się oszczędzać, bo sporo rzeczy tutaj jest takich, powiedzmy, wyjątkowych dla paralogów. Chwila. Ja się zastanawiam. Teraz mi dosłownie O mój święty Boże, to skraszowało. Nie denerwuj mnie, co? O, chyba jest lepiej. To skreślenie słowa chyba. Chciałbym, żeby etykiety zawsze tak chodziły. Niestety wiem, że tak nie działa. Bolganona nie zadziała, Fire też nie. Ale Fire chyba i tak będzie najjasniejsze. Sylwan jak... Nawet jak na to, że jest magiem, ma relatywnie dużo obrony, więc to, że sobie tutaj stoi, raczej nie będzie stanowiło jakiegoś wielkiego zagrożenia. Najlepszy przykład. 0x4.
Dobra, tą stronę mam trochę obcykaną. Wydaje mi się, że Bernie może podejść i w niego strzelać. A, i teraz ta strona. U góry też są przeciwnicy, więc nie możemy sobie ich po prostu olać. Guardians Lizzie to jest jeden ważny problem, o którym chyba nie zdążyłem wspomnieć. Wyobraźcie sobie postać, która umiera na samo to, że jak ktoś na nią krzywo spojrzy. Potem pomnóżcie to razy 7. I potem jeszcze dodajcie 3 zera. I będziecie mieli wizytę mniej więcej. Ja nie żartuję. I statystyki obronne są... One są? Bo nie widzę. Tylko z drugiej strony... Jej... Statystyki ofensywne... Co poza skalą. Tak w bardzo dużym skrócie. Stalowy niestety nie da, nie mamy niczego pomiędzy... Ogólnie mam wrażenie, że strasznie kiepsko jesteśmy odłożeni na strony. Że po lewej stronie, powiedzmy... Jest dużo większe nagromadzenie moich silnych jednostek niż po prawej. Więc możemy mieć generalnie drobny problem, jeżeli chodzi o rozłożenie tego, jak jest na mnie. Chyba to bym chciał, żeby oni podeszli w tę stronę. Flame Potter zgadza jest nieco lepsza, ma idiotycznie wręcz dużo dystansu. Więc nadaje się do wyciągania magów generalnie, bo magowie nie powinni jej zbyt wiele zadawać, ale wciąż na ataki fizyczne nie jest jakaś specjalnie odporna, tak? Więc tutaj będziemy musieli sobie jakoś radzić. A ile ma ataku właściwie? 26... 7 obrony, trochę za dużo, więc będę czekał na Kaspara. O nie, 6 obrażeń, tylko nie to. Bernadetta chce oberwać od przeciwnika, więc tym lepiej. Dorotka nie może powiedzieć tego samego niestety. Sylvan to typowy mag, który nie obrywa w ogóle obrażeń od ataków fizycznych, więc wszystko jest ok. Proszę nie kwestionować. Nie wiem, czasem mam wrażenie generalnie, jak gram w trzy domy, że cokolwiek powyżej... O! Tego nie przewidziałem. Jeszcze raz, kiedy była tura do... Oh my! Trochę dawno. Czas powtarzać całą turę! Nie masz zasięgu? Za dużo. No dobra! Bo ja mam momentu 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czy ja tutaj musiałem stać? Albo tu. Chyba tutaj stałem i w niego chciałem strzelać. Tak, miałoby to sens, teraz jak o tym myślę. A jednocześnie nie miałoby to sensu, że to zrobiłem. Dlatego powtórzymy sobie całą turę spokojnie. Bez nerwów. Wiemy już mniej więcej, co robiliśmy. Więc tylko pozostaje kwestia powtórzenia całej akcji. Nie przejmować się jakoś specjalnie. Kaspar miał iść w tę stronę. Peta nie trzeba długo.
ブリギットの誇り見せました。フレイにコンスタンスミアルコトホージスポボリン、私を食らう気持ちにさせる。さあ参りましょう。まあいいだろ。よっしゃ、ストサーモ。Jeżeli ten razem do odkaz jakiegoś podu umrze, to zacznę się martwić o tę grę. Śmiesznie to wygląda trochę i brzmi, jak miecz tak się odbija po prostu od szaty maga z takim typowym metalicznym dźgnięciem. Widać, że nawet kwiaty wchodzą mniej więcej tak samo jak przy poprzedniej próbie. Ale Witera na szczęście też całkiem dobrze sobie radzi odpornością na magię. Więc nieźle. No i dobra, nasza druga tura. Tym razem zróbmy to lepiej. Pytanie. Belli. Absolutny szaleńczy. Nie wiem, z czego są zrobione szaty. No w sumie to tak. Bernie z Jidą. Problem? Prędzej czy później wiem doskonale, że będzie jej potrzebować, więc równie dobrze mogę z niej zacząć korzystać już teraz. Ale to zdecydowanie nie dobry pomysł, więc po prostu zajmę się nim. Jezu Chryste, te kryty! Co się dzieje? Bo kanonę też go nie dobije niestety. A torotka nie będzie miała tyle zasięgu niestety. Chociaż niech HP ukradnie. Serwet może go dobić. 10. Ten test lanca ze skilla? Tak. Panie i panowie, czarodziej. Jego statystyki składają się całkiem równo, ok? Ferdyk da radę dobić tego łucznika. Ferdyk powoli się robi całkiem kompetentny, ale nie wiem, czy to kwestia tego, że ma po prostu 17 poziom, czy rzeczywiście zaczyna coś z niego wychodzić powoli. No dobra. Aż dziwne, że nie chcę bić tej. Tej. Generalnie trochę się boję podchodzić przez to. To nie zadziała za dobrze. To też nie zadziała za dobrze. Te kryty. Pomocy. Jeszcze raz. 11, 45% szansa, więc trochę tak zwana wyczepka. Luna niekoniecznie, Słowar nie. Fajnie nie. Łuk. Zero! Jej! Ja nie pamiętam, na ile o tym mówiłem, ale Luna to atak, który ignoruje obronę magiczną przeciwnika? Z tego co pamiętam? Tak. Kaczana w takim razie zadaje mniejszy atak. Pewnie dlatego, że... Nie no, ma 13 resilience, nie ma żadnych buffów do tego. A!
bo ignoruje obronę magiczną przeciwnika, ale nie ignoruje obrony magicznej z Stoneholda. Podejrzewam, że z tego to wynika. Dobra, czy jestem w stanie jakoś... Kaspar, ile masz armora? 9. Mało. Więc coś czuję, że mnie to zaboli. No to jest tak, masz 4 AS, więc on cię skwadrupluje. Ile mówiłem, że ma? 9, czyli to będzie 64, 24. Plus 17, 41. Jeżeli wszystko wejdzie, oczywiście. Wygląda bardzo niepokojąco. Z drugiej strony, jeżeli Kastra stanie tutaj, to tylko jeden z przeciwników powinien móc go zaatakować. I powinno być to bezpieczniejsze. Zaraz tego jak wygląda sytuacja, to oni tutaj będą musieli zaczekać raczej. Ale i Teo się trochę boję podchodzić mimo wszystko. Przez to jak squishy jest. Dobra, skończmy na razie i zobaczmy jak to będzie. Zero? Czemu zero? Czy ja jestem ślepy, głuchy Stevie Wonder? Muszę jeszcze raz się przyjrzeć. Co tam poszło nie tak? Co poszło nie tak w moich wyliczeniach? Kaspar nie stoi na żadnym bonusowym polu. On ma 15 ataku. Czego nie rozumiem? Kaspar ma 12 protection, nawet już pomijając cokolwiek. Nie ma nic, co by sprawiało, że dostaje bonusowego defa. Więc i tak... Powinien dostać przynajmniej 3 obrażeń. Zero razy 4 ewidentnie pokazuje. To nie jest RNG, właśnie o to chodzi. W Fire Emblemie powinno się dać wyliczyć dokładnie co do punktu obrażenia, które postać przyjmuje na podstawie obliczeń. Bo to nie jest chyba tak, że to jest 15 liczone z dwóch ataków, czyli tak jakby po 7,5 nie powinno być. Hmm. 15 ataku, Kaspar ma 12 protection. On ma jakąś specjalną... Nie, on nie ma żadnej specjalnej ability tego chyba. No bo to sprawiało, że... Przeciwnicy mam nie wojnę, tylko... Ewidentnie mam 12 protection. Nie wiem. Jaką miej klasę brawlera? Już patrzę. Pozwala walczyć bez broni. Nic więcej, no. Jeżeli... Nie, ona... Nawet ma zużyte te durability na Steel Gauntletach, więc to tylko i gauntletami. I teraz nawet przy wykupowanych gauntletach ma... ten... 0x4. Nie, serio, nie wiem. To jest jedna z tych rzeczy na zasadzie, co działa na moją korzyść, ale nie mam pojęcia, dlaczego to tak działa. Make a flame. Już patrzę. Okej, okay. To wszystko wyjaśnię. Say no more.
Słuchaj, no pa! W dużym skrócie abilitka Flame sprawia, że dostaje mnie obrażeń, że sojusznicy stojąc obok dostają mnie obrażeń, to chciałem powiedzieć. No co? Siema? To jeszcze fajnie było trafić, co nie? No stop! Znaczy on teraz nie ucieknie. On chyba teraz ucieknie. Ja nie wiem, czy to było mądre. On ma coś ciekawego. Nie, ale chyba dostajemy więcej rzeczy za ilość pokonanych wrogów. Przynajmniej jego jesteśmy w stanie się podpiąć na hita. Ja nie skończę idea sprawia, że przecież nic nie będę już uciekać z danego miejsca, więc o tyle dobrze. Feltek może co najwyżej tak dojechać. Ale nie wiem, czy to ma sens. Już bardziej mi się opłaca tutaj stanąć w tym momencie. Bernie może atakować stąd całkiem bezpiecznie. Więc powoli będziemy się do nich dobierać. Sylwek może podejść, bo ma dużo obrony. A reszta Ferajny niech się zbiera do środka powoli, bo tam największy plot jest. Ktoś jeszcze miał turę? Fajnie. Alfej nie może atakować ani nic, więc... Dobra, nieźle. Od tego złodzieja Kasper już dostaje niestety. Nie aż tak dużo, ale zawsze coś. Dobra. Lotka i tak nie będzie miała na nic innego zasięgu, więc niech podejdzie i go strzeli. Za różne HP. Dobra. Ja myślę, że Sylwek może mnie dobrze tutaj zacząć podchodzić. I teraz pytanie, na ile bezpiecznie i komfortowo się czuję. Bo kalcz mnie, żeby zrobić coś, czego będę żałował potem. Ja tylko pewnie to zrobię. Tutaj podejdę sobie protagonistką po prostu w środek przeciwników. Kiedy ostatni raz to poszły, nie tak? Z takimi bonusami po level upie na pewno nic nie pójdzie, nie tak? Advanced skill mi się przydadzą. A i z jakiegoś powodu nie chcą mnie atakować, co jest mi jak najbardziej na rękę. Zdublować ich nie zdubluję z tego co widzę. Więc po prostu ich będę bił. Lezita, niech go strzeli w slu... Czy ona zada najwięcej? Nie. Miaz ma zada więcej. Bo raz dwa. Chyba, że raz nie trafię oczywiście. Co się w tej grze dzieje? Już. Sade. A, okej. Bardzo słabe kwestie sprawia, że czasami magiczne ataki mają zwiększony majst. Jak widać, bardzo słaby. Kompletnie bezużyteczny. Zwłaszcza na postaci Kraytach ma zdecydowanie
za dużo siły ofensywnej. Sienko potoczył jej zespoł organizm, patrząc idealnie w gracza. Czemu? Czym cię skrzywdziła? Kto jeszcze ma turę? Feldek? Si. O, tak nie da rady. I kombat tutaj raczej wiele nie zmieni, więc po prostu będę go bił. Niech stoi w szakach. O nie! Tylko nie gambit! Zwłaszcza użyty w momencie, kiedy i tak... Ej, bo oni wszyscy biegną do Feldka. Nie pchaj mnie to. Wypadałoby zacząć się zbierać, jak jest. Bo odrobinę się boję. Zakładam, że nie zabiję... Okej, okay, nie zabiję tej Bernie. Na wszelki wypadek będę chciał tam podejść, tak wiecie, żeby nie było. Tak, tutaj został już tylko on, więc nie dobrze mogę odejść i go odstrzelić. I całą resztę ekipy się zbierać do góry. Tutaj jest ten kolega. Chciałbym ich powoli wyciągać przynajmniej. Kto jeszcze miał turę? Feldek pewnie. To nie pomaga. Nie będę kłamał. Więc... Haha, spójrzcie ile ma HP XDDDDDDDDD. Przestań używać gambitów! Chuju! A propos chujów, uciekają mi chuje. Au. Ej, bo w takim tempie też musimy martwić tego Ferdynanda. Naprawdę trzymasz kolekcję papieżową? Mam inne wrażenie, że teraz dużo bezpieczniej będzie użyć jeszcze raz Vulnerari. Próbować się tam przyczłapać. Co mi tam otworzy? Kto mi zabroni? Jaka jest szansa? No, nie zabiję. Czymkolwiek by mnie strzelał, więc... Mogę co najwyżej go delikatnie osłabić. Oczywiście pomijam 4% szans na kryty, na które nigdy nie liczę. A wchodzą zaskakująco często. On mnie walnie za 9, więc trochę wyjebka. Co tutaj możemy zrobić? Zrobić tego kolegę krytusej. Bardzo nice. Łatwo powiedzieć, biorąc pod uwagę, co tam się dzieje w tym momencie. Jak przeżyję? Trafi czy nie? Trafił! Czy Flame ma coś ofensywnego? Ma. Ma Sferatu. Dobra.
ました。Sam jest generalnie trochę niedolevelowana, więc wypadałoby coś z tym zrobić w miarę możliwości. Oni chyba będą mogli uciec teraz, co mi się nie podoba. Jeszcze maturę. A, serdecznie. I Lisa. Sylwek na Iwernie. Czy masz na myśli każda postać na Iwernie? No, łatwo powiedzieć. Gdyby tylko ten skurwysyn nie trafił gambitami, to z pewnością byłoby o niebo łatwiej. Ja gdyby nie gambity, to by mi się udało raczej. A tak to co ja mogę? A propos gambitów. Ulala. Teraz już powinno dać radę. I to zamknie wyjście wtedy. Dobra, już nikt mi nie będzie uciekał. Na szczęście. Więc już nie musimy się raczej aż tak bardzo przejmować niczym. Jezu Chryste, te kryty. Nie no, jak możesz nie zwracać uwagi zawsze na siostrze, w każdej możliwej chwili? No, chujowe z ciebie, brat, tyle powiem. Myślałem, że to oczywiste. Powinno być ci kompletnie wstyd. By the way, jest taka słaba. Uwierzcie mi, to jeszcze nie jest szczyt balansu, który Lizzie jest w stanie zademonstrować. Do szczytu balansu potrzebuje innego paralogu, który nie pamiętam, czy powinien już być odblokowany, czy nie. Czy potrzebuje po prostu pogrindować jeszcze relacje, że tak to ujmę. Kto jeszcze ma tyle? Inkas. Ach, ta wspaniała drużyna magów. Sylwek ma jeszcze turę, Sylwek ma jeszcze turę. O nie, oni próbują uciekać w nieistniejące miejsce. Tylko nie to. Berni zdecydowanie będzie potrzebowała nowych łuków po tej walce. To już widzę. I mam nadzieję, że nie zapomnę. Tak się nie robi. To nie powinno być legalne. Skończyły się te rany chyba. Granie wydaje mi się, że reszta osób już nie zdąży tak naprawdę nawet tu podejść, więc po prostu sobie skipniemy grzecznie kulturalnie. Lul. Berni 17. Permanent link to jest speed by 2. Szkoda, że tego jednego nam się nie udało zgadnąć, bo nie będą idealne nagrody. それでも一時の間この町に平和が戻ったことを喜ぶとしましょうか。どうぞボリューム。ドギウォーク。プラス1 zasięgu。エルトポケッコ。
Myślałem, że Belmi go chce. A propos Belmi. Dobra robota, Belmi. Dostaliśmy nowy batalion gotyjskich rycerzy. Chcemy, żeby go Sylwkowi, co nie? Nie ma sprawy. Mogło być lepiej, ale... Tragedii nie ma. Jeszcze? To, 報酬といえば、こいつを忘れちゃいけませんでしたか。父上が俺を見つけた。ランセルイネ。こいつを俺に渡すためだったみたいです。どうしても渡させたのも、遺産の継承に際してそれなりの箔をつけさせるため。Warto wspomnieć w tym momencie o tym, że było mówione, że relikwie mogą być używane tylko przez ludzi, którzy mają herb. A taką osobą jest właśnie Sylwan. Więc dla niego jest to bezpieczniejsze. Mając pod uwagę, w jakim świecie żyją, to wcale się nie dziwię. Czym właściwie jest quest? Nie jestem pewien, czy to się objawia jakimiś specjalnymi znakami na ciele jako tako, tak z głowy. Na pewno wiem, że u nas kres był wykryty przez specjalną maszynę Kromio Hahnemann i podejrzewam, że biorąc pod uwagę, że to jest raczej domena szlachty tutaj, to że słońce nie sobie pozwolić na to, że rodzi się dziecko, to idą je zaprowadzić na badanie taką maszyną, tak? Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś spoza szlachty miał kresa. Biorąc pod uwagę znaczenie i wagę kresów w tym świecie, to jeżeli ktoś spoza szlachty miałby kresa, to nagle stałby się szlachtą zapewne, więc no, rozumiecie, o co chodzi. Przynajmniej tak, mówię, tak z głowy sobie nie przypominam, żeby było jakoś specjalnie mówione o tym, że... Jakoś inaczej to się objawia? Może źle pamiętam, żeby nie było. うちの領地は10年前まで北方の民スレントの戦場にもなっていましたし。クレステと加えて戦王陛下が倒れてからは国の情勢そのものが不安定。ただ、tutejszej reliki są to dary od bogini, która obdarowała おまけに今の摂政は女に熱を上げて国政を顧みない。W Krainie Fodlan? Które dają przy okazji raz, że jakąś tam renomę, a dwa, że dodatkową moc, taką jak chociażby właśnie panowania nad potężnymi relikwiami. Może być tak, że z pokolenia na pokolenie te herby będą przychodzić, może być tak, że nie będą. Są herby takie jak nasz herb wspomnieni, które ewidentnie zniknęły na Bóg wie jak długo, a potem nagle się pojawiły. Są takie, które przechodzą po prostu na jakoś w następnym pokoleniu, co pokolenie, tak? Czy jesteś pewien, że chcesz nazywać swoją nauczycielkę przyjaciółką? Arigatou gozaimashita, sensei. Kansha shiteru desu yo. Hontou ni ne. Nie no, może by dał radę, może. Odeślemy do konwoju, bo nam się nie przyda. Dobra, mamy jeszcze dwa paralogi, z czego jeden mogę spokojnie zrobić. Bo ta zasada jest taka, że jeżeli widzimy paralog, to go robimy. I staram się jej trzymać.
sorry, Singer. あら、どうしたの、グリッドちゃん。ため息なんてついちゃって。あ、先生。Pamiętam, ale na sklep planuje iść w tym etapie rozstawiania się przed walką. Paralogi Ashumos nie były najtrudniejsze, że nie dobiłem ich. Powtórzę. A z czym teraz masz problemy, Ingrid? Ima desu? わざわざ話して聞かせるようなことでもないのですが、その実を言うとですね、つい先日父から手紙が届きまして。あら、ガラテを履くから。いいわね、クラビアガラレッカ。優しいお父様で。それはそうなのですが、内容が問題でですね。どれどれ。Szlachta, mariaże polityczne. Kiedy ostatni raz to poszło, nie tak? Namaiwa kita koto ga atte. Shounin no mi kara shakui o eta. Doumei ryou no shinshin kizoku da toka. Osoraku kamei ni haku o tsukeru tame. Watashi no motsu Daphne ru no monshou ga hoshii no deshou. Ah, yappari.まあ、そうでしょうね。どうかしたのですか、ドロテア。グリッドちゃん、私この人知ってるわ。歌姫だった頃に言い寄られたもの。ろくな男じゃないから絶対にやめといた方がいいと思う。ですが多額の持参金を用意してくれると言っていますから、多少のことにはドジョピニエンゼポーサーグウェシュミエ。グリッドちゃん、きっとひっくり返っちゃうわよ。え、あなただって血にまみれたお金で家を建て直したくはないでしょう。ね、ま、噂の息は出ないけどね。To jest jakieś kategoryczne. Nie, 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 abort, abort. Czerwona flaga na czerwonej fladze. 調べに行きません？ Jasne, chodźmy, będzie fajnie. 決まりね。それじゃ。学級のみんなに相談しましょう。私は。Straszamy się w czyjeś życie kompletnie nieproszeni? Dajcie spokój. Nie wiem, o co wam chodzi. Na pewno będą za to wdzięczni i w ogóle.Jak to było? Nie powiedzieli, nie! Spoiler, taki argument raczej by nie przeszedł, więc nie próbujcie. Przysięgam na bogów, gdyby to mi zaczęło walkę, byłbym tak słony. Dobra, w każdym razie, sprzedajemy. Dalej, sprzedajemy. Sprzedajemy.Dalej. Sprzedajemy. Sprzedajemy. Ktoś jeszcze coś ma do sprzedania? Nie, doskonale. Idzie nie... O nie. Mam wrażenie, że strzałem to już za dużo razy. Dobra, kto potrzebuje rzeczy? Sylwek potrzebuje stalowej wansy. Bernadetta potrzebuje... Dam jej treningowy łuk i wezmę zaraz ze Stasza Longbowa i wrzucę. Ty nie potrzebujesz, ty nie potrzebujesz, ty nie potrzebujesz, ty potrzebujesz treningowego łuku i żelaznego łuku. I najlepiej żelaznego miecza. Konstans nie potrzebuje, Liza nie, Flay nie, doskonale. I chciałem jeszcze inwentory wziąć. Ale Zita, mam dla ciebie drobny biznes. Bierz mnie to. I nie proszę nie traktować jako bierz mnie, tylko bierz mnie to. Bo ja cię miała za mało magii w ogóle.
coś jeszcze godnego uwagi? Nie. Dużo jej przedmiotów do zwiększania statystyk, ale to raczej nie jest coś, co chcę zrobić. Ile mamy osób do wzięcia tym razem? Jeżeli dobrze widzę, to 9. Czyli mniej niż bym chciał. God damn it. Tak, mamy 9 osób do wzięcia. Wniosek jest prosty. Żegnam. Witam. Reszta zostaje? Tak, reszta zostaje. Na wszelki wypadek zapisz, że nie musiał powtarzać się niczego. I lecimy. Naszym celem jest pokonanie przeciwników, albo sprawienie, że Ingrid dotrze do celu. Nie może polec byle Ferdelgard, Ingrid, ani Dorotea. Czemu Konstantynka ma takie kółeczko zielone przy sobie? Jeżeli dobrze pamiętam, to chodzi o to, jakim jest typem... tego... Jak się nazywa? Adiutanta? O nie. Tylko nie złowrogie chuje, które będą chciały nam przeszkodzić. A teraz wyobraźcie sobie, co było, gdyby Ingrid sama tu przyszła. To dopiero by było. To nie jest tak, że Ingrid sobie sama nie poradzi, okej? Gdyby nam bardzo jakoś zależało, to moglibyśmy po prostu rozszerzać do celu, ale wszyscy wiemy, że to jest za łatwe, więc... Tak się bawić nie będziemy. No i tutaj musimy uciec, albo musimy po prostu pokonać wszystkich. Z rzeczy ciekawych jest to, że Ingrid jest tutaj rycerzem na Pegazie, jej statystyki są identycznie wysokie jak na tą klasę. Jeżeli byście mieli ją w swoim domu od samego początku, to miałaby jakieś dwa niższe statystyki, przyzwyczajcie się, to tak działa. W każdym razie, przeciwników nie ma jakoś super dużo. Są skrzynki do otworzenia. To był błąd, bo przy okazji ten... dodatkowo oberwie trochę. Ale kto by się przejmował takimi debergami? Bolgana? Nie. Miasma? Nie. Ale no to fire. Ale jesteśmy na... lawowej planszy, że tak mówimy. Gdzie... jest sporo pól, będą nam zlewały obrażenia. Jak będziemy na nie kończyć turę? Jedna z nich właśnie zresztą Dorotka pewnie odczuje w najbliższej turze. Jakbyśmy oddali i bardzo, to widzimy, że mamy takie jakby... trzy główne przejścia, górne, środkowe i dolne. Dobrze widzę? No powiedzmy, to... Właśnie nawet bardziej górne i dolne, tak? Czy górne rozgałęzia się... Tak, górne rozgałęzia się na górę i środek, dół rozgałęzia się na środek i dół. Nie wygląda to tak źle. Zwłaszcza, że wrogów nie ma aż tylu. Jesus Christ. I tak, to sobie to bawi. Nie ma aż tyle zasięgu, ile bym chciał. Ja w końcu nie dałem tego łuku, prawda? Oczywiście, że nie. No po co? Dawanie łuków jest dla śmierdzieli katolów. No dobra. Ile nie ma zasięgu? Dużo. Ile ma ataku? 24... Hit 88... Obrony 12...
się i przeżyje. Niezłe, jeśli się nie stanie. Też na zdanie mi to proszę. Ferdyk niestety nie może przyjechać. A będziemy się powoli udawać w tamtym kierunku. Ingrid ma o tyle dobrze, może latać nad większością. O mój święty Boże, Petama. A nie, nie latać, Petama Cloud Hunter. Więc wszystko jest okej. Jest? Bezą głowa też się obejdziemy, więc nie jest źle. Peta, please. Ingrid spoiluje nam mechanikę walki. Będą posiłki. Au. Wydaje mi się, że protagonistka nie może przejść jeszcze. Nie. Zdecydowanie nie przejdę. Podlecz tu, podlecz. To można jeszcze stać, więc jest okej. A na szczęście Sylwan jest bardzo słaby w tym momencie, więc z pewnością sobie nie poradzi i w ogóle bla bla bla. Tu je lawa. Na szczęście nie aż tak daleko, więc wystarczy, że... Ja teraz mogę podejść chyba kartkę dalej. Ingrid najbardziej musi uważać na łuczników, bo jednostki latające mają domyślnie słabość przeciwko łucznikom. Więc jeżeli tego będziemy unikać, to nie będzie aż tak źle generalnie. Właśnie coś mi się wydawało, że poszło nie tak. Bo kontrolę mi zaczęło to rozdzielać. Zastanawiam się, że to kwestia tego, że ja mam switcha tak jakby po lewej stronie i że przez to mi czasem tak reaguje? Ale wątpię, nie powinien przynajmniej. A wszyscy wiemy, jak to wygląda, kiedy coś nie powinno. Jaki jest maksymalny poziom? Serio? Czy ja padę to zabiłem? Ewidentnie tak. Pierwsze modlitwy. Wywalimy to. Staram się nie zostawiać jednostek na lawie i nie przejmujcie się tym, co tutaj zabiłem właśnie. Proszę. Czy masz wyekwipowaną laskę? Tak. A czy możesz czymś celniejszym, żeby nie ryzykować? Okej, najcelniejsze jest fire. Lezyzera naprawdę umrze od czegokolwiek, co na nią krzywo spojrzy, więc wolę nie ryzykować absolutnie niczego. Nic najlepiej, żeby w ogóle nie atakowała, żeby nie kradła mi expa. Miałem możliwości? Więc po prostu będę ją trzymał tak, żeby była w miarę bezpiecznie, ale nie żeby, powiedzmy, coś konkretnie robiła, tak? A czy Petra... Mam wrażenie, że to się źle skończy. To się zdecydowanie źle skończy. Dlatego to zróbmy. Złota zasada, jeżeli chcesz, może pójść nie tak, to zróbmy to, żeby zobaczyć, jak bardzo pójdzie nie tak. Wow, Petra interfuje. To coś nowego. O Jezu. Łuk ten ma, znaczy łuk ten ma więcej zasięgu. I dodatku chyba trujący? Oh my. Czy ja mam kogoś, kto leczy po tej stronie? Nie. To może być problematyczne w takim razie. Cześć, Dim!
けません。警戒いります。アイドサーツ wystarczy。 Jak to będzie wyglądać? On nie może za 6, to ci zna mnie powinno dobić. Jakbym się bardzo upadł, to mógłbym na niego strzelać, ale nie jestem aż tak zdesperowany. Mogę zawsze to iść tak, że po prostu go zgambituję. Po coś mam te bataliony, okej? Nie, odejdź. Tak na wszelki wypadek odejdź. Fire go zabije. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. Dwa takie misy nie wierzę kompletnie. Dobra, i teraz nasz dół niech się ruszy. Zastanawiam się, czy nie podejść Linhardem tam do góry, albo Doroteą. Kimkolwiek to ma fizik, to na pewno. Żeby wejść, czego móc podleczyć nieco PC. Ja zakończę to tutaj. Tu masz... Bo to nie są magowie, nie, to nie są magowie, czyli powinien móc bezpiecznie to stanąć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Też ty. O nie, on jest zadał obrażenia Sylwanowi. O nie! Nie, tylko nie to. Okej, okay, oni już nie. Już nawet pomijając to, czy trafiają, czy nie, to te piękne zera. Dobra. Peca nie jest w najlepszej sytuacji, that's for sure. Nie pamiętam, tylko... A nie, to ci znają już... Nie, nie zeszła. Zastanawiam się, czy to ci znam nie wejść, czego zabije, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Będzie mi bardzo przykro i smutno. Jeżeli to jedna z tych wspaniałych gier, których to ci zna zabija, to coś czuję, że będę miał intensywne czasocofanie tak zwane. Ulala. Ale już są. Tempest nas też nie zabije, a jednocześnie 19 ataku, 21, 21. No Lezita nie przeżyje więcej niż jednego ataku na pewno. Ulala! Tak generalnie powinienem przeżyć rzecz, a Ferdinand powinien się bronić w tym momencie. Może jednak rzeczywiście będzie sens doprowadzić tutaj w Ingrid? Żeby przynajmniej udawała, że coś robi. Ty nie będziesz mieć zasięgu, więc możesz u mnie dobrze podejść. To będzie koniec oddziału. Nie robię paralogii, czyli takie poboczne rzeczy. Co, biorąc pod uwagę istnienie paralogów, to zastanawiam się, czy nie byłoby sensownym robienie dwóch streamów na oddział w tym momencie. B
bo rzeczywiście powiedzmy, że trochę to długo będzie zajmować, tak? Fredek, nie umieraj, proszę. Gambit poszedł. Chyba mogło być lepiej, to na pewno. Strzelają do zero. Absolutnie szaleńcy. Dzielnie próbują, ale im nie wychodzi. I teraz uwaga, chwila prawdy. 3. Ty nie umiera. To najważniejsze. Dobra, teraz muszę się zastanowić, co ja mogę tutaj zrobić. Mogę jego zabić. Dobra. Lezita nie zabije go za cholerę. Peca może w niego strzelić. I nawet trafić. Gdybym chciał być w 100% bezpieczny, to bym użył Ingrid do zabicia go. Ale wierzę w swoje RNG dzisiaj. Wyjątkowo. 11 i 9. Haha, wiem. Czemu się bijemy na wulkanie? No bo akurat takie miejsce, no. Kto ich tam wie, czemu sobie akurat to wdraje, a nie nic innego. Peta nie stoi na płonącej ziemi. Gdzie jest Peta? Co? Peta stała na płonącej ziemi? Nie, pierwsze słyszę. Proszę Państwa, milion IQ. Nie przejmujcie się. Wszystko zgodnie z planem. Niech wam nikt nie wmawia, że jest w jakikolwiek sposób inaczej. Mógłbym równie dobrze jej pobić. Dostaj mi spreading. W sensie, że Lidda, czy... Jeszcze maturę, Dorotka. O Boże, ona może leczyć. O mój Boże! Peta żyje! Devilex. Owszem, Devilex. Jeżeli dobrze pamiętam, ma w cholerę Majta, ale... dostajemy obrażenie przy używaniu go? Coś ten desyń przynajmniej mi się wydaje. Ile masz zasięgu? Za mało? Ile ty masz zasięgu? Wystarczająco.
To nie ukrywam, że dobrze było, żeby ktoś najpierw... Jakaś taka na przykład Dorotka. Podleczyła Feltka. Ale czemu bale jak Samus? Zdawił się przy mnie, kierzając wroga. Jezu Chryste. Jak ktoś lubi być masochistą, to czemu nie? Jeszcze okej. Okej, tak nie zobaczę. A może nie zobaczę? Może to kwestia po prostu ubioru? Albo postawy? Nie wiem, nie wydaje mi się. Żeby było aż tak źle, powiedzmy. Dobra. Ta strona załatwiona. O tyle dobrze. Ty sobie możesz polecieć. I teraz co się po tej stronie dzieje? Czemu ja to zrobiłem? Rozumiem, że chciałem się dać wykazać, ale napadę nie musiałem. Od jakiegoś powodu byłem pewien, że Linka go dobije. O, well. Serwek 15. O, posiłki. Czy to nie jest tak, że miał nie być posiłków, jeżeli wyeliminujemy tego kupca? Czeka mnie jak zwykle oszukuje? Prawdopodobnie tak. Ale no, co ja mogę? Nic nie mogę. Tak zamierzenie postawiłem go na lawie. Jeżeli macie coś przeciwko temu, to proszę powiedzieć mi to teraz tutaj na biegnie. Tak, Linkard też ma już legalny. I tak nie będzie miała zasięgu w tym momencie. Czy jest szansa, że ich zabiję obu? Raczej nie. Chyba, że kryt wejdę. Bo kombat cały zdecydowanie zdaje tyle, ile bym chciał. O, nie obaj są raczej tacy sami. Tak, będą sami. On nie zabije dodatki, prawda? 12. Meh. What if? No, oparł tego. Mógłbym go zablokować z tej strony, żeby Bernadette atakował. Nie, żeby to robiło wielką różnicę jakoś. Peca ma trochę mało HP. Nic nowego. To czemu pakujesz sobie tyle cebuli na klatki? Słyskawi się trochę oberwie. W sumie to nie, najpierw podleczę go, a dopiero potem go ruszę. Znaczy no, nie mówię, że jest zła, tylko to jest na zasadzie... Czemu aż tyle w takim razie? Chciałbym do tej skrzynki dojść. Belni! Zrób coś porządnie. Dziękuję. Czy jestem na tyle ambitny, że skończę w tej chwili turę? Chyba tak. No, posiłki. Wyeliminuj kupca, żeby nie przychodziły posiłki!
To prawie jak poradę w FF7. Atakuj przeciwnika, kiedy ma podniesiony ogon. Co może pójść nie tak? Czy jakoś tak? Doszło? Healing stuff. Nie działa tak jak poprzednich, że leczy, tylko zwiększa efektywność leczenia. Czy wierzę w Sylwka? Czy jestem pojebanym człowiekiem, który w niego wierzy aż tak bardzo? Jak myślicie? Bo zastanawiam się, jak bardzo ambitnie mi się chce, powiedzmy, ruszać to wszystko w stronę przeciwników. O, kolejne posiłki. Jezus, tak tutaj. Dużo tego. A Sylwkowi zaraz się czary skończą, tak by the way. Aha, pięknie, że się ustawili. Czemu AI znowu pognało Petrę na ogień? Wyobraźcie sobie, gdyby Petra od tego zginęła, ale byłbym słony. Dobra, panie Fredku, mam dla ciebie bojowe zadanie, czy jakoś tak? Głupie pytanie. Oh boy. Jako, że kończą mi się czary, to trzeba pobić się wręcz. Lubię być bojowym magiem. Czemu oni wszyscy mnie trują? Jezu! Przestańcie mnie truć, chuje! Och nie. Jeszcze jak. Czy możesz stąd leczyć Sylwana? Proszę, powiedz, że możesz. Dziękuję. Flory Flava, dosłownie. Right, miałem jedno użycie. Aaaa! Debil. Ze mnie oczywiście, żeby nie było. A jeżeli Zita nie zabija Nakita? Jestem zawiedziony. To jeszcze nie ten poziom. Tak sobie tłumaczę. Dodatkowo jeszcze nie ma umiejętności magów, więc też jestem w stanie to zrozumieć. Spokojnie. A w ogóle najlepsze memy to będą, jak zrobię jeden z paralogów. Ale o tym w swoim czasie. Zresztą nic nie chodzi o chciał, więc whatever. On zaatakuje Sylwka, tu mu odbije. Nawet większego mojego życia. Aż tak, powiem w 100% tak serio i szczerze, że jak pierwszy raz przychodziłem w trzy domy, nie wiem, na ile to kwestia renomowej. Tego boosta do renomy, który mam z racji przejścia do DLC-ków. Ale odczuwam, że teraz jak wiem mniej więcej co się robi, to jest zauważalnie łatwiej. I żeby nie było, za pierwszym razem też przychodziłem na hardzie i to jest dla mnie mój pierwszy Fire Emblem, w jakiego sensownie długo grałem, tak?
Więc na pewno też z tego przynajmniej trochę wynikało. Konkajno kien o tsutaeta tokoro sugu ni hadan ni shite kureru to. So no ojciec. Anna mono to enko o musunde wa jisankin dokoro ka gyaku ni ie ga kuitsubusare kanemasen kara. So ne. Niektórzy szlachcice mają rozum w głowie. Kto by pomyślał? Dorotea mo sensei mo iroiro to arigatou gozaimashita. Nie, no aż nie ma za co. そうそう、別にいいのよ。放っとけなかっただけだから。私のグリッドちゃんを渡すわけないでしょ。あんな紋章が欲しいだけの男になんか。だだ、teraz bierze swój własny harem。はあ。いつの間に私はドロテアのものになったのでしょう。フィアさん。あ、ドロテア。この流れで渡すのもなんですが。よかったらこれを受け取ってください。じゃない。指輪？ま、もしかして。Czy to świadczenie? Przeszkadzam w czymś? グリッドちゃんったら、あなたの申し出、喜んでお受けします。これからもずっと一緒に。からかわないでください、ドロテア。そんなつもりで渡したわけでは。あなたにお礼をしたいと思ったのですが、何を渡したものかわからなくて。とにかく私の持ち物から喜んでもらえそうな品を探したつもりです。あとにしたボタンまたね。同じような指輪の一つや二つ、あなたなら持っているかもしれませんが。グリッドちゃん、もうしょうがないわね。Nara, この指輪一旦先生に預けましょう。どうか、たくしにどうび。私もつけるし。たくしにどうび。先生がつけたっていいし。Koleżanka daje ci prezent, a ty go po prostu oddajesz. たまにはおしゃれもしなくちゃ。ドロテアにあげたものですから、好きにしてもらっていいですか。いた smutna mina takie. Regeneruje HP-ki co turę. Jej, do konwoju. Stopień wyjebania do konwoju. To jest dosłownie aż ten stopień wyjebania. A wezmę zaraz coś wygoogluję. O mój Boże. God damn it. Miałem cichą nadzieję, że nie będę musiał tego robić, ale będę musiał to robić. No nic. Przebolejemy. To co, kogo uczymy dzisiaj? Każdego. Nie, każdego? Jak to każdego? Każdego. Nie mam aż na tyle punktów niestety, jakkolwiek bym nie chciał uczyć każdego. A? Bernie potrzebuje punkcików w lancach. Co? Co na jakiś czas ci wystarczy chyba? Ale moim planem jest to, żeby Bernadette mogła być konnym ucznikiem prędzej czy później i mam nadzieję, że to co obecnie mam i mniej lub więcej do tego wystarczy. Dalej. Spę? Nic to nie dało, prawda, ale zawsze bonusik. Da? To co, jeszcze peta? Łuki czy miecze, łuki czy miecze? Latanie? Nie. Powiem tak, żeby
Żeby sensownie mieć latanie na Petrze, musiałbym też ją wyszkolić w toporach. Nie chcę mi się jej szkolić w toporach, więc powstrzymam się. Zatem naprawdę nie lubię aż tak bardzo tego mema z Wyvern Emblemem, więc się powstrzymam chyba. Jedzieś na Belni? Nie jestem pewien, czy chciałbym to zobaczyć. No, będziesz się uczyć magii, tylko że też tej białej. Podwielka filozofia. Nie widzę problemu. Jakbym zapomniał wspomnieć coś o supportach, to powiedzcie mi przy możliwości wyboru jakiejkolwiek opcji, a nie przelatowaniu przez daty, że miałem coś powiedzieć o supportach. Czemu tak długo trenujesz, Peta? Zwłaszcza, że nie jestem pewien, ile tych supportów teraz będę miał. Powiedziałbym, że jeżeli za dużo się będzie trenować, to skończy się tylko gorzej, więc proszę zaprzestań. Nie, mada tarimase. Yarubeki koto nokoru arimasu. Watashi doryoku suru hitsuyou desu. Mirai no tame desu. Kunren, bengaku, kouryu. Dore hodo jikan aru wakarimasen kara. Fudora no kotoba hanasu. Sore dake dousshite mo nigate desu. Wystarczy poćwiczyć i będzie dobrze. Daj spokój. Czemu jesteś takim tajkaldem, Peta? Brigitte, taciba yowai desu. Fudora to Daguza, futatsu no daichi. Hasamareta chiisana shimajima desu. Shizen utsukushiku yutaka. Shikashi. Co nie było mówione, że Brigitte jest faktycznie wasalem dla Imperium, więc... Tak wam powiem przy okazji, że ten dzwonek do cwania czasu strasznie rozpieszcza ludzi, bo jak potem się gra w Awakeningu, gdzie takiej opcji nie ma, i nagle się okazuje, że jakaś jednostka wam losowo umrze w trakcie walki i trzeba zaczynać się całą od nowa, to jest takie... Come on. Człowiek przyzwyczaja się do dobrych rzeczy, naprawdę. Jesteś tam księżniczką, czemu miałabyś nie wracać? I can try with more hardness. Stosuję pod warunki, że to było na początku tury. To z jednej strony dobre, z drugiej strony nie do końca. A, jak już teraz tej sloty, to przynajmniej to dobrze. Jak się tu postać umrze, to po prostu już jej nie ma. Jest casual i classic mode, o którym mówimy. To jest ważne pytanie. Cokolwiek. Nie, serio, to jest ważne pytanie. Chciałem coś powiedzieć o supportach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że część supportów jest zablokowana na czerwono, tak jakby na poziomie B. Oznacza to mniej więcej tyle, że na razie więcej nie zrobimy w tej kwestii. I będą się one odblokowywać wraz z progresem fabuły, więc jeżeli byśmy chcieli bić A, to musimy poczekać na progres fabularny jak taka.
Właśnie o tym mówię, Sylwia. I generalnie eski na supportach są praktycznie tylko na końcu gry, z tego co pamiętam? I zdecydowana większość esek jest jako tako romantyczna. To mniej więcej chciałem powiedzieć. Nie wiem, na ile o tym wcześniej mówiłem. Fakt, że żadne z pozostałych postaci nie mają osobu esek, to już zupełnie inna sprawa. Że tylko z protagonistką mają. O, przecimy supporty. No, Dorotea, ostatnio zauważyłem, ale omae te ore ni dake mio ni kiyasuku nai ka? Kiyasui tte futsu ni naka ii tomodachi janai. Nanka shochuu mendokusei koto tanonde kuru shi. Hora, heya no souji toka. Ato ore ni wa shinai yo na. Hoka no yatsu ni shiteru mitei na uwame zukai toka, ude o karameru toka. Igai to yoku kansatsu shiteru no ne. Moshikashite watashi ni ki ga aru no kashira? Ha? Sore wa nei yo. ただ気になっただけだって。冗談、冗談よ。確かにあなたは。え、プランニーしてた、OK。いろいろ頼める相手だとは思ってるけど。そうね。おね。弟がいたらこんな感じなのかしらね。え、弟かよ。ちょっと気に食わねえな。なんだか口に出してみたら。本当の弟みたいに思えてきたわ。ねえ。試しにお姉ちゃんって呼んでみてくれるかしら。は？何言ってんだよ。さすがにそれは無理だろ。どうして？いや、だってすげえ恥ずかしいし。一回だけでいいからね。お願い。呼んでくれたらもう面倒ごと。ちょっとね、先ほどにたくもぶっ飛ばして、スパダイに呼んで。聞かよ。仕方ね。Podejrzewam, że mógłby, ale jest zbyt miły. Onee-chan. Yoku dekita wa ne, Kaspar-kun. Tottemo kawaikatta wa yo. Kawaiku ne yo. Kusa. Itsuka omae ni mo onii-chan tte yobasete yaru. Ara. Sono kurai itsu demo ii wa yo. Ne? Kaspar-onii-chan. O Jezu. お兄ちゃん、どうしたの？ちくしょう、覚えてろよ。Kaspar myślał, że się odgryzie. Och, naiwny. Jak naiwnym trzeba być? Ja, Dorotia-chan. こんなところでどうしたんだい？実は、あなたに用があって。Ojej.俺に？へえ、珍しいこともあるもんだ。あ、もしかして食事の誘いとか。たまにべちゃう。ええ、そうなの。たまにはあなたと食事も悪くないかなって。おっと、そういうことなら今夜はどうだい？明日以降はしばらく埋まっちまってて。構わないですけど。明日以降はずっと女の子と遊ぶのかしら？そりゃ思ってても聞かないお約束だろう。けどどういう風の吹き回しだい？あ、もしかして何か裏でもある？裏なんてないですよ。気になるならこの話はなかったことに。ああ、いや、待った待った、そうは言ってないだろう。これまでずっと釣れなかったのに、なんでまたって腑に落ちなくてさ。あ、ひょっとして俺に惚れちゃった？ああ、ちょっと鳥肌が。やっぱり一人でご飯食べようかしら。ああ、なるほどね。君が欲しいのは孤独を埋める相手ってわけ。まあそんな感じです。嫌だって言うなら他は当たりますけど。いや、喜んでお受けしましょう、お嬢様。ぜひとも俺で妥協してください。ミレイディ。で、妥協の相手が俺ってのはやっぱり貴族だからとか、
紋章持ちだからとか。これはほんの興味なんだが、俺が平民でも君は食事に誘ってくれたかな。たかが食事にこの問答必要なの。じゃあ聞きますけど、私が声のしゃがれたおばあさんでもあなたは口説きにかかるの。手を取って愛をささやくの。難しい質問だ。年配のご婦人を口説いた経験がないわけじゃないが。私はシルバン君がおじいさんでもいいわよ。家から絶縁された元貴族でも貧民街に暮らす孤児でもなんてね。言ってみただけです。やっぱりお金はあった方がいいわね。まあそれはそうかもな。なあドロテアちゃん、今の質問。それじゃ今夜はよろしくね。食事の時はこういう話はなしにしましょう。見て、俺がじいさんでも、これに使えずしてたからでもいいね。Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Sylwan wydaje się naprawdę nieznośny z początku, a jednocześnie jak się co nieco o nim wie, to nie da się na to patrzeć w ten sam sposób. Ja że tak tłumaczymy? Głupie pytanie. Sklep. Wciąż mam tylko 3 intermediate seal niestety do kupienia. A szkoda. Bo certyfikaty mam 4 i w ogóle. Bernadette ma to co trzeba, Dorotka ma, Petra ma, Sylwek ma, Lezita ma, Flayn ma. Czy wy to widzicie? Nie. Kaspar może awansować, tylko generalnie jakkolwiek źle nie zabrzmi to, co zaraz powiem, to raczej nie zanosi się, żebym miał używać Kaspara przez najbliższy czas. Bo generalnie zazwyczaj na misjach mogę mieć 10 osób, tak? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Jeżeli Edelgard jest potrzebna, to wchodzi za nas kogoś z tych osób, które zostały przed chwilą podliczone. Więc generalnie no może awansować, tak? W sumie mogę też niby zrobić certyfikat dla Flayn, ale nie zmienia się jej klasy. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Pa pa ra, pa pa. Nie wydaje mi się. Pegasus Knighti generalnie nie mają za wysokich statystyk, tego co pamiętam, więc nie spodziewałem się, że ten awans jej cokolwiek da. Tak w 100% szczerze mówiąc. Czy coś jeszcze chciałem? Tak, iść ten zwiedzać. Na pewno widziałem na mapie. Czekaj, widziałem na mapie, nie widziałem na mapie. A, okej. Okay. To oznacza, że będę mógł z nimi pogadać za jakiś czas. Jeszcze nie teraz. Mamy trochę czasu do spędzenia. Gdzie będzie ta głupia łajza, której potrzebuję? Czy ja mam coś dla niego? To jest pytanie. To nie. To raczej nie. Właśnie to byłem niemalże pewien, że to nie będzie jego, ale zaszkodzić, nie zaszkodzić, sprawdzić.
Co może być jeszcze jego? Można dać mu kwiaty, to na pewno. Niestety nie było to jakiś super. Wszystkie kwiaty, jakie mam. Wszystkie kwiaty, jakie mam. Czekaj, podbiję. To gdzie ja muszę go spotkać teraz, to jest pytanie. Najgorsze jest to, że to się nie aktualizuje, dopóki nie zmienimy lokacji. Więc dopiero teraz się pojawi na mapie, nawet jeżeli był tuż obok. Odrobinę frustrujące, ale niestety się nic na to nie poradzi. Pomotywujmy naszych wspaniałych uczniów. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy to nie jest tak, że nie korzysta ilość uczniów, którzy potrzebują motywacji? Więc jest szansa, że wyjdę, powiedzmy, nie do końca tak, jak bym chciał. Czy to grupia Menda tu jest? A nie, mamy ten, Fajny Konstans. Doskonale. Jeszcze trochę będziemy mieli podbity profesor level, co mi jest bardzo na rękę. Zobaczę sobie tutaj po Lorenza. Najgorsze to już trzeba trochę dookoła to obejść, ale... Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja sensu stricte nie chcę mieć Lorenza w domu, tylko potrzebuję go wykorzystać bardzo brutalnie. Czy lubicie irytujące postacie? Które z czasem robią się nieco lepsze? To nie jest błąd, Lorenz. Panie na ciebie narzekają. Słuchając Lorenza, wyobrażam sobie pistolet, który zbliża się do mojej głowy, a moja ręka odruchowo sięga do spustu. Jakbyś to powiedzieć, panie przeszkadza, że się do nich zalecasz. Wszystkie panie, do których się zalecasz.確かに女性に声をかけたり食事に誘ったりすることもあるさ。オッケー。ロビン、ポステンプ。一見育ちのいいお嬢様でも本当に僕と釣り合うだけの器量があるかはわからない。だから相手をより深く知るために食事に誘うのは必要なことなのだよ。なかなか誘い受けてはもらえないが。どうやらこの子は kompletnie niewyjaśnionego. Absolutnie niewyjaśnionego. Lorenz, to może być problem. To właśnie może być problem. Bakana! Kono boku no sasoi ga meiwaku nado to.
均衡縫製陽子鍛錬再起間髪にして名家の着手である僕の誘いに少なめどてご信じられんどういうこと。To spisek. To wszystko te fale 5G, Lorenz. そうだ、そうに違いない。先生、これは何者かによる陰謀だ。僕を妬む何者かが僕を陥れようとしてこんな噂を。だが、稚拙な計略だな。そういうわけだから先生、今後はくだらぬ噂に耳を貸す必要はない。さて、僕も忙しい身なのでこれで失礼する。ごきげんよう、先生。Dlaczego? Literalnie dlaczego? O Boże, nie tego pada wziąłem. Mam zniszczyć jeszcze zapad? O Boże, Sylwek. Oh baby! Co tam, Sylwuś? Gdzie ty jesteś? Tutaj, Tavo. O czym chcesz pogadać, Sylwek? Gorzej niż z Lorenzem nie będzie. Na pewno nie będzie gorzej niż z Lorenzem. Prawda? Co się stało? Sylwek! A, nanda, senseka. Sumimasen. Zenzen kizukanakatta. Saikin yoku aimasu ne. A... もしかして俺に気がある？スタボーなかね。なんて嘘です、冗談冗談。嘘だよ。露骨に嫌そうな顔しないでくださいよ。で、何の用です？Ja tu jestem tylko, żeby zapytać o twoje problemy z paniami。あの子はその辺で引っ掛けたんですよ。ちょっと楽しく遊んで別れようぜって。そしたらあの子、意外と俺に入れ込んでたみたいで。バビャー、バビャー。jak to było? Status związku. To jest komplikowane. Jesteś chujem. 何言ってるんです、先生。このくらいの遊びが一番気楽でいい。ま、jednego nie można mu odmówić. Jest szczery, chłop. 態度を改めるつもりはないんですけどね。ほら、俺、こんなろくでなしでも。一応紋章持ちの貴族なわけですし、重たい遊びはしないようにしてるんです。厄介事を呼び込んでくるだけですから。いずれは黙ってたって適当な相手と結婚させられて落ち着く予定ですしね。そういえば先生は自分が紋章を持ってるって知らなかったんですよね。あー、wszem skąd miałem wiedzieć。なるほど。まあ傭兵だったわけだし、わざわざ調べるってこともないか。Jak to u ciebie wyglądało? 貴族の家に生まれた子供は大抵。あ、przy okazji odpowiedź na pytanie, które było wcześniej? すぐに調べられますね。俺たち実血の末裔ってのは、基本的には紋章を持ってないと家を継げないんですよ。どうしても紋章持ちが生まれなければ、その代ばかりは諦めますから。chociażby? 基本的には紋章持ちが生まれるまで、当主は子供を産ませ続ける。で、そうして生まれた紋章持ちが次の当主になって。ポトゲの世界、四つ domów jest naprawdę okropny。わかります。平民の女の子たちにとって、俺みたいなのは格好の獲物なんですよ。To jest dość cyniczne, ale w jakimś tam stopniu ma rację, chłop。co by nie mówić。そう言われてもな。貴族になり上がるいい足がかり。To jest takie, z jednej strony można mu zarzucić, że on się bawi dziewczynami, a dziewczyny nie widzą jego, tylko jego chęt, tak naprawdę. To jest coś, o czym
na jakimś z wcześniejszych filmów mówiłem, że... I tak jest źle, i tak jest niedobrze, tak? Osoba bez headbu kończy jak Miklan, który praktycznie został wydziedziczony przez to, że go nie ma. Osoba, która ma help, jest postrzegana jako osoba, która ma helpa, nie jako osoba, którą jest, tak? Szymon akurat podchodzi do tej całej sprawy w dość specyficzny sposób. Ale jednocześnie jestem w stanie go zrozumieć o tyle, że jeżeli za którymś razem by usłyszał, że ktoś jest bardziej zainteresowany nim, bo jego help, a nie dlatego, że jest taką, a nie inną osobą, to naprawdę w jakimś tam stopniu naprawdę rozumiem jego podejście, tak? Oczywiście pytanie, na ile dużo z tych dziewczyn, które do niego się zalecało, rzeczywiście, powiedzmy, patrzyło na niego tylko pod kątem headbook, który posiada, nie pod kątem czego innego, tak? No ale tego, wiadomo, nie dowiemy się z jego słów, tak? Czy jeśli nie używa jego jak narzędzia do prestiżu, nie widzę tak jego, to on ma pasy, żeby innych też tak traktować. Są osoby, które powiedzą, że tak, i jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, to nie do końca jestem w stanie powiedzieć, że kategorycznie nie. To jest to wszystkim najgorsze. A gdyby tak? To nie do końca jest tak, że to on ma cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii? Herby są w dużej mierze kwestią religijną, tak? Kościół tutaj ma bardzo dużą rolę w całym świecie. Zresztą to jest coś, co będzie poruszane w wielu różnych miejscach. Może akurat najmniej w tej ścieżce, którą mi obejście, w ścieżce drugiej, która wychodzi z tej, na której jestem obecnie, czyli z Czarnych Orłów, jest to dużo mocniej poruszane akurat. Boże, nie. Fajnie, bym nie zabił jednej ważnej rzeczy. No ale generalnie to, jak ważne są herby, jest tak mocno zakorzenione w świecie Podlanu, że to, że Sylwan powie już jej w domu, że herby nie są ważne, to absolutnie nic nie zmieni tak naprawdę. Co najwyżej uznają go za jakiegoś szaleńca i pozbawią praw czy coś. Kurwa! Prawie! Suntien. Dam mu w Berni, spokojnie. Przysięgam, zrobię to. Jeszcze nie wiem kiedy, ale to zrobię. Wiecie jak to mówią, te inne kłamstwa, które mają sobie każdego dnia. Tak tam miał latać? Ty miałeś latać? No. Lecimy dalej. Doskonale. Jakby do tej pory Flame była za mało antymagiczna, to teraz jest jeszcze bardziej antymagiczna. Bo dostała Skill Magic, które przy ataku zmniejsza magię przeciwnika, którego zaatakuje. Także było zabawniej. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ma 19 resista, czyli efektywnie obrażenie od magii redukuje o 19 podań do 0. W
Fajna zabawa. Dalej. Kogo jeszcze chcemy? Sporo osób jest teraz w okolicach B albo B+, jak patrzę. Dosyć szybko to idzie. Nawet jeżeli, wiadomo, no, proporcjonalnie będzie jeszcze sporo wymagane do esek. Lubisz latać? Latanie to jest jedna z tych rzeczy, których ciężko nauczyć się postaci przez to, że... To jest tak zwane Catch 22, gdzie żeby postać się uczyła się latać, to musi latać. A żeby latać, musi nauczyć się latać. Więc dlatego musimy je uczyć się ręcznie, dopóki nie mają możliwości latania. Podobnie jest, jeżeli chodzi o Heavy Armor i Riding. Dlatego też bardzo długo dawałem Berni do jazdy konnej, żeby mogła potencjalnie przekwalifikować się na rycerza. Zresztą jak widać, no. Będzie miała B w jeździectwie. I wydaje mi się, że B już wystarczy. Więc... spróbujmy jej dobić łuki może. Jak już jest tak blisko. A jest B+. Wolta jest plus 4. I będę musiał zmienić cele na pewno. Teraz jak patrzę. Los. Bo wydaje mi się, że to B, który ma w koniach, już absolutnie wystarczy. I lance i łuk nie będą ok. Potencjalnie mogę to zmienić też potem na same łuki, ale to potem. Czy ktoś jeszcze potrzebuje zmiany? Teraz jak patrzę. Chyba nie. Dorosy mógłbym zmienić na Reason i Faith w sumie. Ale niech nawet zostanie sam Reason. To jest to, to jest to, to jest to, to jest to. Wygląda ok. Co ja... mógłbym jeszcze potencjalnie... Lizzie Day wrzucić latanie. Muszę jedną rzecz sprawdzić. A nie, sprawdzę teraz. God damn it. Bo chciałem sprawdzić, co jest wymagane na Dark Flayera. Ile latania w sensie. No i zobaczymy przy najbliższej okazji. Jeszcze jedną osobę mogę poinstalować, niech będzie to... Niech to będzie. Sylwek, pouczymy go jeździć na koniu. Co ten boss, on te... Okej! To wszystko zmienia. Rodzin Syryla, łapaj kwiatki. Niestety, i masz tak dobrze nie idzie uczenie się latania. Lizzie nauczyła się. Uuu, rescue! Będziemy mogli ratować ludzi, którzy są w tym miejscu. Doskonale. Tylko, że rescue nie ma jakiegoś super zasięgu, z tego co pamiętam. Certyfikatów nowych nie powinienem mieć, póki pamiętam, to pewnie weź sobie łuk. W sumie jedną rzecz jeszcze chcę zrobić, najmożliwości. Bo chyba nikt nie ma zazywiałych rzeczy u mnie. Nie, jeżeli coś będzie zazywiałe, to raczej w konwoju. Zazywiałe rzeczy mają to do siebie, że mogą z nich wyjść ciekawe rzeczy, tylko... O, na przykład tu... Mam generalnie napisane, co się powstanie z danej zazywiałej rzeczy. I na przykład tutaj powstanie z srebrna lanca. Tylko, że na razie nie możemy jej zabić. God fucking damn it. Tutaj będzie żelazny łuk, czyli z tych zazywiałych rzeczy tylko ta srebrna lanca może być ciekawa. Srebrne rzeczy, generalnie z tego co pamiętam, są raz, że silniejsze niż stalowe, a dwa, że lżejsze, więc...
Będzie to dobry pomysł, żeby z tego skorzystać, tylko to później. Bo na razie, jak widać, nie możemy. Jeszcze jedna rzecz, o której pewnie zapomnę, jak tego nie zrobię. Mam dla ciebie jedną ważną rzecz do wzięcia. Lanca ruiny. Ja myślę, że ktoś pyta o bardzo słabe 22 majta. Jeżeli ktoś pyta, jak bardzo słabe, Training Lens ma 4 dla porównania. 22. 22. 22. Dla porównania miecz twórcy ma 7. Tak, żeby nie było wątpliwości. Drobna różnica. Taka delikatna. Taka ociupinkę. Zobaczę jeszcze tylko... Na pewno będę chciał walki zabić. Mamy jeden paralog i jednego questa. Ale to już nie dzisiaj, bo domyślam się, że zwłaszcza, że to paralog wilków, to może chwilę zająć. A jest już siłą rzeczy późno. Więc na dziś raczej skończę. Zwłaszcza, że chcę jeszcze pogrindować trochę rzeczy w Battle Networku, żeby na jutro być gotowe. I w przyszłym tygodniu jakoś... mówię, wydaje mi się, że jakoś to będziemy przerabiać tak, że będziemy robić teraz po pół chaptera na Sima. Bo widzę po prostu, jak długo to schodzi siłą rzeczy, tak? Przede wszystkim walki się robią dłuższe, mam wrażenie. Jako tak, i że przez to to trwa dłużej niż do tej pory. Więc nie gwarantuję, że będziemy robić konkretnie ileś, tak? Wydaje mi się, że takie pół chaptera, może trochę więcej będzie tak w SMS. A na dziś to mam tyle. Jeżeli nic się nie zmieni, to widzimy się tu na Battle Networku. Trzymajcie się, po. Cześć.